Dobry wieczór, Szechowa Polsko. Witam serdecznie w środowy wieczór. Dzięki Spektre za suba już czwarty miesiąc. No i tak się składa, że to właśnie Spektre będzie moim pierwszym gościem, jeśli chodzi. Pierwszym w sumie jedynym możliwym, nie wiem. W sumie nie. Nikt się nie zapisał na drugą. Może nikt nie miał uprawnień. To inna sprawa. Pociąg do gwiazd. Nie wiem, chciał, może nie chciał. Tak czy siak będziemy analizować partię. Najpierw użytkownika Spektre. No i zobaczymy. Jedną, dwie, może trzy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ile czasu to zajmie. Dzisiaj stream nie będzie jakoś super mega długi, ponieważ no jeszcze nie ogarnąłem wszystkiego, co musiałem. Cały dzień w ogóle w biegu, ani chwili wytchnienia. Kto widział relacje na Instagramie, ten wie, że dostałem, że zostałem zatrzymany przez policję. Mandacik dostałem i niestety na własnej skórze przekonałem się, że taryfikator no, nie jest teraz łaskawy. Więc wszystkie dzisiaj zebrane pieniądze, drodzy widzowie, idą na bardzo szczytny cel, czyli na spłacenie mandatu karnego Zbigniewa Paklezy, czyli mnie. No, więc, a zły jestem na siebie, bo wiem, że to auto to jest policja, ale niestety na telefon patrzyłem, więc wiecie, już nie chciałem im mówić, że mieli fuksa, że mnie złapali, bo akurat na telefon patrzyłem, no ale generalnie niepocieszony bardzo byłem, bo musiałem zdążyć, jechałem do Katowic z powrotem, musiałem zdążyć na 12 do Gliwic i zdążyłbym, no ale wiadomo, zanim oni wypiszą mandat, to mija trochę czasu i no i tak też było. Tak. No i właśnie, miałem jechać tam w piątek do Katowic po drodze do Krakowa, ale okazało się, że nie mogę i musiałem jechać dzisiaj. No i w ogóle przerąbane. Nie wiem, w ogóle nie chciało mi się gadać z policjantem. Nie wiem, spytał, powiedział, że jest jedna kwota i tak dalej. Za 27 km przekroczone 4 stówy. Czy się zgadzam? Powiedziałem, że się zgadzam. Nie chciało mi się, nie wiem, nic innego mówić. Po prostu poddałem się. I zastanawiam się, czy mnie puścić, nie wiem, w piosenki, bo w piosence było jasno powiedziane, gdzie mają się znajdować pewne stworzenia, gdy jadą z Bycholudy. No, ale stwierdziłem, że nie będę taki i odpuściłem. No właśnie, policjanci nie chcieli zdjęcia ze mną, chcieli autograf, bo widzicie, kiedyś się zastanawiali, niektórzy z was kiedyś mówili, że o mój autograf to bezcenny. No widzicie, jest wart 4 stówy. Teraz jest, autograf został wyceniony. W ogóle, zanim jeszcze się ten połączę ze Spektre, dzisiaj szukałem śrubokrętu, bo musiałem coś ogarnąć na chacie. I szukałem śrubokrętu, bo już nie mam pojęcia, gdzie go dałem. Znalazłem taką magiczną teczkę. W tej teczce są takie rzeczy, o których w ogóle jedną z tych rzeczy wrzuciłem na Instagrama, na relacji, dosłownie pół godziny temu. Świadectwa szkolne, certyfikat na IEM-a w ogóle. Fajnie, że na GM-a nie odebrałem, a na IEM-a miałem. Jakieś zaświadczenia z komisji poborowej. Czy tam Wojskowa Komisja Uzupełnień, tak to chyba się nazywa. Co tam jeszcze? No dyplomy za pływanie. Jakieś dużo różnych rzeczy. Więc fajnie się to przeglądało. Fajnie, że mam dyplomy za pływanie, a nie mam żadnych dyplomów za szachy w domu. Nie Tadek Nudel, 4 punkty karne dostałem. 4 stówki, 4 punkty karne. Jeżeli
Nie wiem, nie słuchałem go za bardzo, ale wydawało mi się, że dwa razy było cztery. Ale co zrobić? Full Fuel, nie chce mi się teraz tego filmu odpalać, szczerze mówiąc. Jest coś tam ciekawego? A, że zagrał Gojens H6, Gojens G7, dobra, no. Czyli nic ciekawego. Teczka, teczkę mam gdzieś przekazać. Kurczę, w tej teczce jest tyle ciekawych rzeczy. Najstarszy był dyplomik z 95 roku z jakichś kolonii. Na przykład był za zajęcie drugiego czy tam trzeciego miejsca w konkursie z wiedzy o Zakopanem i okolicach. W ogóle, co to jest? Miałem 9 lat. Jeszcze, aha, właśnie, o ironio, natknąłem się też na dyplomik za zajęcie chyba drugiego miejsca w konkursie na temat zasad ruchu drogowego. Autentycznie. To wam pokażę. To wam pokażę. To wam pokażę, bo znalazłem. Naraz. Coś to tutaj miałem. Co? Gdzie to było? O, a tu mam na przykład ten. Certyfikat normy. Na... A to nie moje. To Dariusza Schoena. Spoko. Fajnie, że to nie moje. Okej. Okay. O, Jesus. Moje zdjęcie stare przy szachownicy. Dzięki wielkie, Asider za suba z Prima. Nagroda od prezydenta, ale miasta, więc wiecie, żaden... Ej, no gdzie to jest? Już wam powiedziałem, że pokażę, chciałem wam pokazać. To było. No bez jaj. A, nie. A to co? A, też od ten. Okej. Ej, nie mogę znaleźć tego. Bo tego trochę tutaj jest. Tak, zarąbałem Darkowi certyfikat, dlatego... O, jest! Jest, znalazłem, poczekajcie. O, trzecie miejsce zająłem. Patrzcie, nie wiem, czy będzie widać. Widzicie? Za zajęcie trzeciego miejsca w konkursie... czy znasz przepisy ruchu drogowego? I mogłem, gdybym miał to przy sobie dzisiaj, to bym to dał policjantowi i moim zdaniem bym uniknął mandatu. Sucha Beskidzka, lato 95. Dyplomik. Nie, że dyplom. Dom wczasowy Stanisława Kubasiak. Sucha Beskidzka. Może gdybym wtedy wygrał, to bym teraz nie przekraczał prędkości. A tak, trzecie miejsce dla urodzonego zwycięzcy, drodzy widzowie, to trauma. I teraz po prostu nie mam poszanowania dla przepisów ruchu drogowego. Czyli miałem dużo możliwości obrony przeciwko niedobrym policjantom. O, działa.
Działa? Działa. Wyłączył się na chwilę mikrofon. No dobra. No śrubokrętu nie znalazłem, to jest najgorsze. Śrubokrętu nie znalazłem, bo wiecie jak to jest. Jak się taką teczkę znajduje i zaczyna się patrzeć, tu świadectwo maturalne, tu świadectwo jakieś tam z podstawówki. No. I tak jakieś takie głupoty jak dyplomik za ruch drogowy, no to wtedy nagle się okazuje, że już nie ma czasu. No dobra. Przechodzimy do tego, po co tutaj przyszliście. Czyli łączę się z użytkownikiem Spektre. Ale do niego zadzwonię. Mi się spociłem z tych emocji. Halo, halo. Halo, halo. No jakoś cicho cię słyszę strasznie. A teraz lepiej? Poczekaj. Trochę lepiej. Może to u mnie problem. A nie, poczekaj, to u mnie problem. Ja sobie dam głośniej. No, teraz jak mógłbyś coś powiedzieć? Halo, halo? Okej, okay, powinno być dobrze. Widzowie chyba też cię słyszą. Super w takim razie. No witam cię serdecznie. Witam również. W imieniu wszystkich widzów również. Właśnie, w gwoli wyjaśnienia. Jest dwóch użytkowników Spektre. Ja to mam ten nick Spektr33. Tam widziałem, że właśnie kolega jakiś też ma. Podobne, tak. Ale... Także subskrybuję z tego, co widziałem. Dobra, dobra, spoko. Jak masz na imię, bo nie będę do ciebie mówił Spektre. Tobiasz, Tobiasz. Tobiasz, okej, okay, spoko. Łatwo zapamiętać, to jest plus. Takie nietypowe. No dobra, nie wiem, czy widziałeś poprzednie analizy z innymi widzami. Tak, coś tam oglądałem zazwyczaj. Byłem na streamku. No dobra, to w takim razie wiesz, że musisz tutaj trochę o sobie powiedzieć. Jak zacząłeś grać w szachy, od kiedy, nie wiem, oglądasz jakiekolwiek streamy, moje streamy i tak dalej. No, streamy już oglądam ponad 2 lata. W szachy to rozpocząłem grać tak mniej więcej 1,5 roku temu, lecz to zazwyczaj było tylko przy takich tutaj, można powiedzieć, rodzinnych obiadach z dziadkiem czy też z tatą. A tak bardziej to od roku. Zapisałem się do szkółki szachowej i tam co piątek uczęszczam i od tego momentu tak bardziej zacząłem tutaj grać w szachy. Okej, okay, a w jakim mieście ta szkółka jest? Kalisz, Kalisz. Okej, okay, a ile masz lat? 19. Okej, okay, czyli najpierw zacząłeś oglądać streamy, a potem dopiero zacząłeś grać w szachy, tak? Dobrze zrozumiałem. Dokładnie tak było. Okej, okay, spoko. I z kim tam masz zajęcia? Maciej Sroczyński, taki FM. Okej, okay, tak, wiem. No dobra, no to spoko, że tak się wkręciłeś. No widziałem, że parę partii mi podesłałeś. A właśnie. Tak, tam 2-3 partie podesłałem. To muszę ci udostępnić zaraz. Zaraz, to wszystko widać. Oj, a czemu on taką pozycję mi pokazuje? Zaraz ci udostępnię ekran, żebyś nie miał opóźnienia. Udostępnij ekran. O, teraz powinno być. Jest git? A jeszcze się ładuje. Dobra. Teraz jest dobrze. Dobra, dobra. Tak, drodzy widzowie, generalnie w gwoli wyjaśnienia, no już chyba były 3 takie streamy, gdzie analizowałem właśnie z widzami, którzy co najmniej 3 miesiące subskrybują na Twitchu, czy też są zielonymi ludkami na YouTubie, czy też moimi patronami na Patronite. No i właśnie staram się to w miarę możliwości regularnie, będę się starał takie analizy z widzami przeprowadzać. No i podesłał mi tutaj Tobiasz swoje partie, więc zaczynamy od pierwszej, którą mi przysłałeś. Okej. Okay. W ogóle, bo zagrałeś taki wariant dość ostry. Nie wiem, ty go znałeś? A czy generalnie z tego, co kojarzyłem, to właśnie tam w Filidorze pod długie roszady się szło i tak starałem się grać właśnie.
Znaczy w Fildorze, bo to jest Fildor taki jakby otwarty, jeszcze jest Fildor bez bicia tutaj, nie? Bo on ci zbił. Tutaj ten taki najbardziej klasyczny jest taki, że skoczek na D7 wychodzi i drugi na F6, nie? Tak, tak. Nie wiem, czy znasz tego Filidora też. A czy no coś tam kojarzę, to nie jest też jakaś tam wybitna wiedza. Okej. Okay. A debiutów czego się uczysz? Debiuty tam staram się samą w miarę rozpracowywać i tak powoli, powoli do przodu. Tylko też nie zawsze jest czas, bo teraz sporo na głowie. No jasne. Nie, dobrze, no debiuty są wiadomo ważne. Generalnie jest wiele innych ważniejszych rzeczy, więc jak przez szachowe rzeczy nie masz czasu na debiuty, to jeszcze nie jest jakaś wielka tragedia. No ale dobra, no tutaj ten wariant, co zagrałeś, jest bardzo ostry, ale zagrałeś go poprawnie. Białe tu idą w długą roszadę i w ogóle wyobraź sobie, że do tego momentu po kilka razy ja miałem taką pozycję czarnymi w partiach klasycznych. Między innymi na lidze czeskiej. Zapomniałem, jak się zwał ten koleś. No ale on grał białymi, a właśnie czarnymi. No i tutaj powinno się grać w tym momencie czarnymi. Co tu się powinno grać? Żebym się nie majtnął. No bo ty zagrałeś bardzo dobrze, zaraz G4 i tak dalej. A nie, sorry, bo on poszedł skoczkiem na D7, dobra. Zamiast skoczek D7 właśnie się zastanawiałem, co mi tu nie gra. Powinien od razu robić roszadę, grać C6 i B5, no nie, żeby ten skoczek z B8 bronił pionka na C6. A tak jak on zagrał skoczek D7, no to jest niepoprawne, no i ty bardzo słusznie tutaj jedziesz pionami, no bo rozumiem, że już tam ktoś ci kiedyś powiedział, że przy obustronnych roszadach atak na króla to jest taki priorytet. Dokładnie. Tutaj starałem się właśnie go dojechać. No i bardzo słusznie. Skoczek E5, goniec E2, wyprowadziłeś ostatnią figurę. H4. Na pewno H4 jest logiczne, tak? Bo podciągasz kolejnego pionka. A gdybyś jeszcze myślał o jakiejś alternatywie, to co by to było? Znaczy, można by było jakieś A3 może zagrać, że to pionka nie mógł od razu popchnąć. Że jak się zagrać? Jakieś A3 może. Prewencyjne trochę. Okej. Okay. No dobra, no to zastanówmy się, czy A3... I co po A3 czarne twoim zdaniem mogłyby zagrać? On pewnie tam by chciał kontynuować A5 i mimo wszystko atakować. No właśnie, i wtedy musisz sobie odpowiedzieć na pytanie, no bo zauważ, że jeżeli zostaną zagrane ruchy A3 i A5, to w sumie nic się nie zmienia w kwestii przeprowadzenia ruchu B4, prawda? Mhm, dokładnie w sumie. Więc czy chcemy te wtrącenie, czy nie chcemy? No, chyba bez sensu to A3. Tak, no niepotrzebnie A3, bo to byłby tak zwany punkt zaczepienia, nie? Jeżeli są to obustronne roszady, to pionki właśnie powinny być takie zwarte. Tak samo jak tutaj byłoby H6, bardzo szybko mógłby zagrać G5 i linię G otworzyć i ten król byłby bardzo słaby. Dlatego pionki staramy się zawsze trzymać w jednej linii i to też często jest... No ważny taki czynnik, który może wpłynąć na decyzję, czy robimy roszadę w daną stronę, czy nie robimy, czy jak te nasze pionki tam wyglądają na danym skrzydle, nie? Więc dlatego A3 nie było potrzebne. To, co bym tutaj ewentualnie jeszcze rozważał, to władowanie skoczka, wiesz, na F5. Nie wiem, czy myślałeś nad takim ruchem. A czy jest to, co... Co ty chciałeś? A chcesz mi donate'a dać? Siema, ile za tę naukę jednorazową? Poczekaj, Tobiasz. Sorry, Tobiasz, że ci przerywam, ale akurat ktoś donate'a dał i miałem go na słuchawkach, wiesz, więc donate cię zagłuszył. Jasne. No, ale dzięki bardzo za wpłatę. Dzisiaj przypominam, zbieram na mandat, na opłacenie mandatu. Ja dzisiaj niestety też chyba na fotoradar się załapałem. Tak? A gdzie? Na drodze do Wrocławia. A, okej. Okay. To nieprzyjemne. A ile przekroczyłeś mniej więcej? 30 jakoś na godzinę 20 mniej więcej. No, to jest duża różnica, bo 30 w górę jest już 8 stówek.
Wiem właśnie i mam nadzieję, że to jednak bardziej będzie 20 niż 30. No, zresztą tam jeszcze jest jakiś margines błędu, więc jakby było równo 30, to chyba i tak ci nie mogą. Mógłbyś się odwołać i by ci chyba nie mogli 800 wlepić. No, ja miałem 27 na styku. Też. No, więc takie pocieszenie. No dobra, to dwóch w takim razie piratów drogowych, drodzy widzowie, tutaj się akurat spotkało. No dobra, bo mówiłeś o skoczek F5, więc jakbyś mógł powtórzyć. Znaczy tam się zastanawiam tylko co po biciu gońcem, a wtedy chyba po prostu wybić z A i dalej kontynuować atak tym pionowym. Że którym byś bił? Po goniec F5? Chyba pionkiem z E. Okej, okay, a co tobą kieruje? Znaczy żeby po prostu przeprowadzić dalej ten atak pionowy. Później zagrać G5 i dochodzić do G6. Dobra, tylko że w ogóle marsz tymi pionami, co ma na celu? No, rozbicie pozycji króla i wstawienie dwóch wież na G oraz H linię i tam matowanie jakieś. Dokładnie, ale przede wszystkim chcesz otworzyć sobie linię dla wież, więc teraz, jak już masz okazję to zrobić, to ja bym bił pionkiem z G. Dlatego, że zaraz twoja wieża, któraś, nawet nie wiem czy ta, może po prostu ta wejdzie na G1 i tutaj jest taki newralgiczny punkt G7. Jak zagra G6, no to znowu osłabia trochę swojego króla, prawda? Dlatego bardziej bicie pionem G by mi się podobało w tych pozycjach, no bo często tam, wiesz, jakiś goniec H6 będzie wchodziło i z tym pionkiem na G7 może mieć duże trudności. No bicie pionem E też na pewno ma sens i wygląda całkiem dobrze. Tylko nie chciałem tak tutaj odpuszczać centrum, wiesz? Że na przykład jakiś D5 na przykład pójdzie. No bo on tutaj rzeczywiście jakieś kontry może mieć, tak może nie zdążyć z tym. Bo o to chodzi, że tam nie tak łatwo ci przeprowadzić to wszystko na tym drugim skrzydle, bo jak zagrasz G5, to niestety jest ten trik, że idzie koń H5. Oj, sorry. Więc ten skoczek często ci tu przyblokuje. A przeprowadzenie ruchu G6, zauważ, nie jest takie łatwe, bo to jest tutaj wiele razy kontrolowane, nie? Tu jakiś skoczek C4 ci wchodzi, musisz oddawać tego gońca. Popatrz w ogóle jaka symetria, no nie? Bo ty miałeś pionki tutaj, on ma pionki tutaj. Zauważ, że to jest idealna symetria, prawda? Tak. I tak samo on skoczkiem wchodzi na C4, jak ty na F5, nie? I on teraz by już bił tym pionem. No i ciężko ci tutaj kontynuować atak, no bo no co, po G6 to on nawet może, prawdopodobnie może nawet to dwa razy zbić. Tak mi się wydaje. Dlatego właśnie i tak bardziej mi się podoba bicie pionem tutaj i otwarcie sobie linii G to raz, a twój drugi pionek kontroluje tutaj centrum, nie? No dobra, skoczek F5 to była jedna opcja, ale H4 jest też jak najbardziej ok. B4, koń B1. Tutaj też zawsze warto rozważyć opcję ze skoczek A4. Tak na przyszłość. No tam się właśnie bałem postawić tę skoczkę, prawdę mówiąc, na A4, że jakieś ataki będą, czy będzie bez gry. A potencjalnie stąd jeszcze będzie jakoś bronił, jeśli by chciał pchać te pionki. Tak, na B1 tak, na B1 odejście jest dobre, nawet tutaj może nawet najlepsze, tylko tak znowu jest ta symetria, tak? Tu mówiłem, że skoczek na H5 idzie, tak twój mógłby iść na A4, bo o to chodzi, że on tutaj blokuje tego piona. Potem zagrasz sobie B3, no nie? I tego skoczka z A4 ciężko wygonić, bo ten goniec D7, C5 jest wolne. Poza tym, jak ty chcesz skoczkiem na F5 wejść, prędzej czy później tam wejdziesz i ten goniec się nie rozdwoi, no nie zdejmie tych dwóch skoczków, nie? Dlatego skoczek A4 na pewno w tych pozycjach jest warte przynajmniej rozważenia. C5, no, zmusił cię do pójścia na... Aha, i było koń F5 i zbiłeś pionkiem E właśnie. No tutaj zbicie pionkiem E już jest... wygląda nawet lepiej, bo to D5 jest teraz bardzo ciężkie do przeprowadzenia, bo może być problem, tak mi się wydaje, z tym pionem. Ale i tak tutaj bym chyba jednak był za biciem pionem z G. No ale to pewnie można i tak, i tak. Koń E8.
G5, zdobywasz przestrzeń, ok. No dobra, a jak tutaj, bo zagrałeś G6, a co jeszcze wchodziło w rachubę? Można było pomyśleć może o... Cześć, smoku. Najbardziej mi się to G6, prawdę mówiąc, narzuca, ale tutaj... A mi co innego się narzuca. A jeszcze szach hetmanem może na D5 ciekawy też być. No i co, jak odejdę królem? Ha, tam wieża wisi. No właśnie. No właśnie. W ogóle nie zauważyłem to w partii, nie wiem, tak jakoś umknęło mi to. No, domyślam się. Teraz tutaj w sumie też. Tak, no generalnie, wiesz, to pole D5 już tak trzeszczało, jak tylko zagrał to C5, no nie? On to pole puścił natychmiastowo i jeszcze skoczkiem odszedł na 8. No i te białe pola generalnie ma tragiczne, bo nie ma tego białopolewego gońca, więc takie F6 to aż tak się rzuca w oczy, że puszcza kolejną przekątną, kolejne białe pola, no nie? No i tutaj po prostu mogłeś wieżę zdobyć. No ale to przeoczenie. Każdemu się zdarza. Aha, i on ci po prostu wziął. No i to cały czas, to hetman D5 cały czas tam wisi. Tak, tam chyba, co wiem, to w takim razie będzie długo to wisiało tam. No, jeszcze parę ruchów, bo zaraz ci na F4 weźmie. No tak, generalnie problem polega na tym, że poszedłeś na taką pozycję, oddajesz czarnopolowego gońca, więc jeżeli go oddajesz, to nie wiem, czy nie lepiej już w takiej wersji, nie? Już pomijając to, że tam cały czas możesz brać wieżę, nie? No i którym pionkiem? No bo pewnie rozważałeś bicie na E5 skoczka, czy nie, czy w ogóle nie brać pod uwagę. Znaczy, chyba rozważałem, ale tak jakoś nie podobało mi się to zbytnio. No bo jak zbiję tym pionem, no to bijesz teraz tutaj, nie oddałeś pionka, no i wiesz, chcesz czasami jakoś tam hetmanem się na to pole, nie? Oczywiście bardzo ciężko to zrobić, ale przede wszystkim chcesz gońca tutaj postawić, no i to ten goniec będzie potężny, no nie? Mhm. A tutaj jakieś H5, H6 też może, czy to jest za wolne? Też jak najbardziej H5, H6, nie? Też jak najbardziej H5, H6. No nawet nie ma się jak bronić przed tym H5, H6, szczerze mówiąc. Po prostu bym tego pionka na G6 jak najdłużej utrzymał, no bo on taki jest wkurzający trochę dla czarnych, nie? No ale dobra, zagrałeś tak, tak też powinno być ok. Hetmanów nie wymieniasz, bardzo słusznie. Na G2. No dobra. No właśnie, tu zaczęło coś się psuć trochę. Jak już król D1 musisz grać, to znaczy, że jest nie teges, nie? No właśnie taka pozycja była, bo myślałem, że tutaj będę miał mocny atak, a się okazało, że po tym wycofaniu gońca na F8 tak za bardzo nic nie mogę zrobić. No bo... No tutaj moim zdaniem to był kluczowy moment, że już mówię, hetman D5 to swoją drogą, ale tu trzeba było zbić po prostu, zbić tego skoczka. No nie wiem, jakby bił tym, no to też luz, no bo bijesz tutaj i wiesz. I luz, no ten goniec tutaj będzie potężny, no. Mi się wydaje, że zbiłby tym pionem, żeby otworzyć wieżę i trochę, wiesz, to pole mieć dla skoczka ewentualnie, nie? No ale też jest dobrze, no w ogóle... Oczywiście, co w takiej pozycji, bo H5, H6 to jest jedna idea, ale jeszcze mógłbyś, gdyby jej nie było, myśleć o tym, żeby tego skoczka jakoś tam gdzieś, wiesz, wprowadzić. Wiem, że to trochę czasochłonne, ale trzeba pamiętać o tej zasadzie podciągania najsłabszej figury, nie? Jakie to w ogóle... ten hetman D5. Tak, no hetman D5 to wiadomo, no ale to jak już nie widziałeś, to nie widziałeś, nie? Bo hetman D5 to przeoczenie takie pojedyncze, a też możemy sobie powiedzieć, wiesz, jak kontynuować atak. No ale H5 jest dobre, bo po hetman D8 na szczęście masz wieża G1 i on... Chociaż... Też nie jest to takie jasne, bo popatrz, gdyby na przykład... Pytanie... Jakby od razu on zagrał w ten sposób?
A, dobra, tak grasz. I co po tym byś zagrał? Nie mówię, że to wygrywa, ale jest fajny ruch. Widzowie, do was też zagadka, co tu można zagrać. Zastanawiam się nad święceniem Hetmana, bo jak on by to zbił, to tam później się otwiera to bardzo ta linia, ale to tak... No dokładnie, on nie może zbić, bo jest mat od razu, tak? Właśnie. A chcesz zagrać tu? I dać mata, nie? No więc jedyny ruch, który by go ratował, to skoczek F6. No i teraz pytanie, co dalej? On chce grać koń G8 i wtedy, żeby po szachu zagrać skoczek H6 i po czarnych polach się, wiesz, poblokować tak chytrze. I to jest niepokojące. No, ten manewr jest denerwujący, tego, że skoczek na H5 idzie. No właśnie pod to związanie teraz, tak będę atak zasłony zawsze. Tak, może tu, kurczę, nic konkretnego nie ma. No ale co innego grać? A może po prostu jakoś tak. I potem zagrać to H5. Wykorzystując fakt, że... Aha, tu nie ma... Bo myślałem, że H6 jest, nie? I że nie można tu, bo bijesz tu i tu. Tylko, że niestety po H6 jest goniec G5 szach. I wtedy dopiero zbije gońcem na przykład. No nie jest łatwe. Król się tak nieprzyjemnie stał. Tak, no w ogóle to tutaj nie stoi jakoś przyjemnie. Widzisz, skoczek na A4 byłby o tyle dobry, że jeszcze na C5 czasami by mu wisiało, nie? Nie jest łatwe kontynuowanie takiego ataku. No ale to już jest kwestia... Wiesz, jak mi ciężko znaleźć tutaj w tej pozycji coś konkretnego, no to, to wiadomo, że też tutaj nie miałbyś łatwo tego grać. Ale zawsze pamiętaj o tym, że jak są różnopolowe gońce i w szczególności twój skoczek jest pasywny, to pamiętaj o tej możliwości blokady, nie? Że dobra, no wiadomo, że przeciwnik ma białe pola tragiczne, ale z tego na ogół wynika, że ty czarne pola będziesz miał trochę słabe. I jak ten goniec tylko na G5 by przeszedł, to może być lipa, nie? Dlatego chciałem zagrać wieża G1 i to pole tutaj zabrać. Tylko właśnie, że on wtedy ma ten plan. A, może wieża G5 zagrać. O, i to jest dobre. Bo teraz nie może tu, bo szach, nie? I po skoczek H6 tu zbijemy, nie? I potem mata damy hetmanem na H6. Widzisz? Tak, tak, widzę. I przez to, że mamy wieżę na G5, tylko że teraz chyba ma jakiś D5 niestety, no. Puszczamy to. I znowu nie jest wesoło. Czyli nie tą wieżą zagraliśmy? Że tą niby? Bo tego pionka i tak nie może bić, bo otwarcie linii H to samobójstwo, nie? Tak, tak. Ta, to może tak trzeba zagrać. Nie odpuszczać tego, nie? I potem zagrać tak. Też nie wiadomo, też może D5 przechodzić. Skomplikowaną tą partię dałeś, powiem ci. No właśnie taka agresywna, bo ja się staram agresywnie grać. Nie zawsze to jest poprawne, ale taki mam swój styl jakiś. No to bardzo dobrze. Agresywne szachy są w cenie. No dobra, wracamy do partii, bo tutaj się ten... No tutaj właśnie może tym hetmanem nie na G4, bo ten ruch jego F5 pozwolił mu, wiesz, nabrać oddechu w tej pozycji, nie? Tam zaraz na F6 mu wyszła figura, a tak to on jest zgnieciony, tylko nie wiadomo... Aha, tu nie ma innego pola, tak? Tym hetmanem... Aha, na F5 mogłeś pójść. Ty mogłeś pójść na F5. A to hetman na E5. Nie, dobra. Tak może trzeba było zagrać. No się zastanawiałem, bo wiedziałem, że on tam pchnie to pionka, ale myślałem, że odejdę później znowu hetmana i będzie okej, okay, ale ten szach tam dawał właśnie oddech. No generalnie jest tak, że wiesz, jak on ma tego gońca czarnopolowego, to on tego pionka na pewno chce przestawić wyżej, żeby ten goniec trochę nabrał oddechu,
A w tym szczególnym wypadku to wiesz, wieża na F6 albo skoczek na F6 chcą wyjść. On potrzebuje trochę przestrzeni dla swoich figur, nie? A ruch F5 w żaden sposób mu króla nie osłabia. Co więcej, trochę wzmacnia jego białe pola, bo zauważ, że przy hetmanie na F5 już grozi na przykład coś takiego, nie? I tam jakieś ładowanie się hetmanem. Więc nie wiem, czy on by nie musiał zagrać tak. No ale wtedy nawet od biedy możesz zbić tu. No nie mówię, że tu masz jakąś przewagę mikroskopijną powinieneś mieć, ale nie, możesz tu nie mieć nawet przewagi już. Ale już tak trzeba było prawdopodobnie grać, no bo jak dałeś mu zagrać F5, to znowu nie masz dobrego pola dla hetmana, nie? To jest problem. Na G2 nie wygląda dobrze. Dobra, król D1, że zszedłeś ze związania. A co tu chciałeś grać, gdyby ci zbił wieżą na H6? Właśnie tutaj chciałem to po prostu chyba oddać jakość, to co pamiętam, nie jestem pewien już. No tu się nie da oddać jakości. No, bicie, on zbije hetman. I co? Właśnie nie wiem, co tutaj w sumie miałem na myśli, już nie pamiętam. Tak. Znaczy jakości nie masz jak oddać, bo znaczy, ta. Oddać wieżę za którąś z tych figur to wręcz niemożliwe. No tego pionka jednak bym zachował jeszcze przy życiu, żeby straszyć go tym ruchem H6 co najwyżej. Ale tu masz problemy, no ten jego hetman, popatrz, jest teraz super aktywny. Twój hetman był aktywny, a teraz popatrz jak wyglądają te hetmany, nie? Nie, no najlepiej. Tam bardzo pasywny ten mój. I te pionki teraz mnie zaraz dojeżdżają i to już jest problem. Tak, no tutaj się już zrobiło bardzo nieprzyjemnie. No ale tu jeszcze miałeś jakąś szansę. Co? Tu i co? A czemu tu oddałeś? To już nie wiedziałem zbytnio co zagrać, bo to C3 nadciągało i tak. No dobra, ale C3 i co dalej? No C3, bicie, odejdziesz skoczkiem, nie? No tak, no i później tam wieżę ustawia, albo gońca nawet da na B4. No dobra. To już właśnie byłem totalnie bez pomysłu w tej pozycji, prawdę mówiąc. No bo pozycja jest oczywiście przegrana, ale no wiesz, jak oddasz figurę, bo na razie jesteś bez piona, no jak oddasz figurę, to po prostu przegrasz, przeciwnik nic nie będzie musiał robić. Mało tego, jeszcze mu otwierasz linię D tak naprawdę do ataku. Więc oddanie figury w tak dość niefortunny sposób wybrałeś. Tu należało pewnie hetmany próbować wymienić, wiesz? Hetman. Ale on by pewnie tam zagrał wtedy hetman, nie wiem, Edge. No może, może by tak zagrał. Ale to... aha, no to może... Może hetman G5? Aha, to hetman D4 ma też. No tak, tych hetmanów rzeczywiście nie ma jak wymienić. Nie no, pozycja oczywiście obiektywnie jest przegrana. Szukam tylko jeszcze jakichś tutaj szans. A może taki chytry ruch jak hetman F2? Nie wiem w sumie, czy on jest chytry, czy głupi. Tu i tak. Wiesz, że masz to pole dla hetmana. Tu będzie wisiało. On tutaj, wiesz, wiąże wieżę z królem. A jak wymienisz hetmany, no to w końcówce zawsze będziesz miał jakieś tam trochę większe szanse, nie? Na uratowanie tego. Dobry wieczór, Adam Bełbeńca. No to już na pewno wiele lepiej wygląda niż to, co ja zagrałem. Tak, no bo w takich sytuacjach, wiesz, jak stoisz tak mega, mega pasywnie, no jak oddasz figurę, no to... No wiesz, tu oddać figurę tak naprawdę za nic, nie? W sensie po prostu otworzyłeś sobie linię D i w sumie na tej linii D jeszcze pewnie zostałeś tak, tutaj zajechany, no. No tak, tam już 40 sekund podwaliłem tego figurę i koniec był tak naprawdę. Ale, aha, no tutaj jeszcze trzeba było jakieś aha, nie mogłeś skoczek B1 nawet. A, no tutaj już po zawodach.
No to myślę, że kluczowe było w tej partii to przeoczenie tam. No, po pierwsze, że wieży nie wziąłeś, oczywiście. No, a po drugie to tutaj oddanie tego pionka na G6, nie? To był ten moment, kiedy trzeba było tutaj zbić. I grałbyś przynajmniej na równym materiale, nie? Co też w tego typu pozycjach jest ważne, nie? Bo jeżeli na przykład ty tutaj oddasz pionka, to teraz przeciwnik wie, że w jakiejkolwiek wersji praktycznie, jak on tylko wymieni hetmany, to będzie zadowolony, nie? Bo w końcówce ten pionek spoko opcja. Tak, tak. Ja tutaj właśnie myślałem, że będę miał te dobre ataki po niej GH, ale się przeliczyłem trochę. No rozumiem. Ale nie, no generalnie dobrze, agresywnie zagrałeś. Tutaj właśnie ten pierwszy moment, chociaż komp może pokazać... gdzie tu się mogę kompa... Co komp mówi? Analiza dać? Tak, tak, analiza. Aha. Który to był moment? Może komp pokaże, że... O, widzisz? Komp pokazuje EF jako najlepsze. Ciekawe. No, czyli zrobiłeś najlepszy ruch, popatrz. Arcymistrz by zrobił gorszy, GF. A ciekawe, co mu się nie podoba po GF. Tak zawsze tak wolno działa ten engine? Że... Tam ładuje głębie. GF jest niedokładny, jest minus 0,50, no tak to było. Popatrz, tu w ogóle pokazuje przewagę czarnych, nie? Co ciekawe. Nie wiem, czy nie przez tego skoczka na byłem. Tutaj dobrze stoję, a tak dziwne to. No bo dobrze stałeś na pewno tutaj, nie? Prawdopodobnie... No, koń B1 też najlepsze. C5 błędem, koń F5 błędem. Aha, bo tu mogłeś zagrać skoczek B5 i pionka wziąć. Rzeczywiście. No ciekawe, czy... O, zamiast H4 jestem ciekaw. A co... Jak tutaj, żeby pokazał najlepszy ruch pozycji? Co trzeba kliknąć? Chyba w przeglądzie jest, nie jestem pewien. A, tu popatrz, w ogóle przeciwnik, znaczy komputer robi taki ruch jak goniec G3. Mega nielogiczne niby, nie? Po co goniec na G3 ma odchodzić? Żeby F4 jakoś zagrać później? No tylko, że tutaj pionek, nie? Wisi. No ale może chodzi o G5 i potem F4. No te pozycje są trudne, nie? To są właśnie pozycje... dla komputerów. No widzisz, zagrać goniec E2, logiczne posunięcie, a tu już ci komp, kurczę, 0,66 zabiera, nie? Bo G5 od razu chciał grać. Po koń H5, goniec G3 w ogóle. Tak, rzeczywiście, chodzi o to, żeby F4 jak najszybciej zagrać w tej pozycji. No widzisz, to jestem trochę w szoku, że tego czarnopolowego gońca tak białe oddają sobie lekko. No dobra, no pozycja była mega ostra i można było tam rzeczywiście się pogubić, no ale jak pewnie co, zadanka rozwiązujesz, nie? Regularnie. No staram się, ale to nie zawsze wychodzi tam. Co znaczy nie zawsze wychodzi? A bo sporo jest jednak rzeczy do roboty, szkoła i praca, różne rzeczy. Jak znajdę czas, to tam wieczorami robię. No to dobrze, bo jeżeli jeszcze mówisz, że twój styl to jest taki agresywny i tak dalej, no to zadanka to w ogóle powinna być podstawa. Tak, tak, to wiem, że trzeba sporo robić. Czekaj chwilę, muszę tylko pisać. No dobra, to zobaczmy sobie kolejną partię. Ups. Tu graj z czarnymi, to obrócimy ci. To lubisz agresywne szachy i karokana grasz? Co to ma znaczyć? Właśnie czarnymi gram tak spokojnie, można powiedzieć. Biały mi świruje, a czarnymi tak, żeby po prostu stabilną pozycję mieć. A to masz na odwrót niż ja. Ja białymi grałem Londona, zawsze, a czarnymi grałem na E4, na przykład D5 skandynawską przez pierwsze, nie wiem, jakieś 5 lat mojego grania w szachy. Grałem tylko D5 i dostawałem też przegraną po 15 albo 20 ruchach, ale to co ty robisz jest lepsze, w sensie bardziej naturalne. Białymi powinno się świrować, a czarnymi grać jak najsolidniej to możliwe. No. To więc możesz przy tym zostać. Karokan, okej. Okay.
tutaj nie będziemy się wgłębiać, no bo wszystko jest mega logiczne. No bicie na F3. Czemu zbiłeś na F3? Znaczy no... Jakoś tak na to gońce nie widziałem perspektyw, bo bym mógł tam może jakieś G4 zagrać, bym musiał odejść. A po zbiciu pozycja się wydaje ok, bo tutaj... Nie wiem, tak sądziłem, że to jest dobre. No dobra, a słyszałeś o... A, dobra, sorry, bo w donacie było pytanie, ile za naukę jednorazową. Tutaj, drodzy widzowie, Tobiasz jest jako osoba wspierająca kanał, więc tyle to kosztowało Tobiasza przez parę miesięcy wspierać tutaj moje działania. Zachęcam oczywiście do wspierania, bo bardzo dobry content i merytoryczny. O, dziękuję bardzo. Więc tak to wygląda. Aha, to twój był Zbychu boss donate. Dobra, sorry, nie ogarniam. No słyszałeś na pewno o tym, że para gońców to jest wartość sama w sobie, nie? Tak, tak. Słyszałem, na pewno. No to czemu oddałeś przeciwnikowi ten atut od razu? Właśnie nie wiem, jakoś bałem się. Przeciwnik lepszy, stwierdziłem, że wymienię te figury i tak... Będę starał się jakoś w miarę ustawić i grać dalej. To słuchaj, generalnie jesteś jeszcze na tym etapie swojej kariery szachowej, że nie patrz tam, jaki jest przeciwnik czy coś, tylko staraj się robić obiektywnie najlepsze ruchy według ciebie. Już jak gra przeciwnik, to nie jest ważne. Ty na razie się rozwijasz i musisz, wiesz, grać tak jak czujesz, że jest najlepsze, a nie tam brać pod uwagę właśnie, że jaki ranking ma przeciwnik. To jest bardzo błędne myślenie, że o, jak wymienię, im więcej figur wymienię, tym łatwiej będzie mi zremisować. To wcale tak nie jest, bo ten goniec to jest bardzo dobra figura. Możesz odejść im na H5 i będziesz trochę tutaj irytować przeciwnika. No i tyle. A oddanie od razu przeciwnikowi parę gońców, to no to musi być po prostu błąd. Jak on by jakieś G4 zagrał i wtedy bym został zmuszony do pójścia G6, to tak... No dobra, no i, no i co? I ja, co myślisz o tym ruchu G4 i goniec G6? Znaczy, no jak on zbije, to chyba bijemy z H po prostu. Tylko tutaj nie wiem, jak z Roszadą, czy tutaj nadal w krótką, czy... No w Karokanie zapewne wiesz, że... W... Znaczy, nie wiem, czy wiesz, znaczy, ile tam kosztorii... Znaczy, w tą Roszadę to przeciwnik idzie zazwyczaj po miejsce, co wiem. To jest taka reguła, to nawet jej nie znałem. W Karokanie? Tak, tak słyszałem, że powinno się iść w tą, co przeciwnik Roszady. A to gdzieś przeczytałeś, czy...? A czy tam w klubie mi tak powiedzieli, więc... Aha. Nie wiem, może taka jest. Ale chodziło mi bardziej o to, że no w długą Roszadę często czarne idą w Karokanie, dlatego nie ma co się tego bać. A chodzi o to, że to jest raczej osłabienie, a nie jakaś siła. No bo ten pionek na H3 jest teraz taki przyzostały. No i wiesz, wymieniłeś gońca za gońca, no i to jest plus. I teraz po białych polach on czasami może mieć problem. Czasami hetman tutaj wiedzie, czasami skoczek tutaj wiedzie. Też w Karokanie to pewnie wiesz, że często, żeby skoczka na D5 utrzymać, takie ruchy jak B5 wchodzą w rachubę. Często tak, tak. I gęsto. Dlatego o tym też pamiętaj. Więc lepiej oddać tutaj gońca za gońca i osłabić przeciwnikowi to skrzydło, niż po prostu oddać tę parę gońców za free. No, z niewiadomych przyczyn przeciwnik też się pozbywa parę gońców, więc oddał ci przysługę. No i tutaj jest ok. No i to jest taka pozycja właśnie, że no nie wiem, co sobie tutaj myślałeś? Znaczy tutaj myślałem, że pozycja jest w sumie tylko równej i po prostu będę starał się jakoś to tutaj ustać i ewentualnie później progresować, jak on zrobił błąd. Lecz z tego co pamiętam, to niestety ja tu popełniłem błąd i tam zagrałem chyba E5 za szybko, bo zapomniałem, że hetman będzie wisiał. Tak, było coś takiego. Cześć Marcin LL. Analizę partii obiecałem. Ale to chyba nie dzisiaj, generalnie. Bo jeszcze musiałbym ją tam szukać, coś tam, ten. Ale spoko.
Możliwe, że za tydzień na tej analizie można by to zrobić. No tak, pozycja jest taka typowa jakby karokanowa, czyli zostały ciężkie figury, ty masz skoczkę, on ma gońca, żadnych słabości pionkowych, no i trzeba grać w szachy, nie? Wieża e5, koń d7 jest ok. No f6, pytanie, czy chcemy robić ruch f6. Właśnie tam trochę słabość na g7 tutaj robimy, ale tak... Nie chodzi o g7, tylko przeciwnik ma białopolowego gońca. Zagrasz f6, to te białe pola bardzo osłabiasz, nie? To jest szkopuł. Aczkolwiek jak ci się uda zagrać e5, to powinno być ok. Wiesz, zawsze możesz rozważyć wrócić na f6 i masz dokładnie tę samą pozycję, co przed chwilą, nie? Tak, tak. Więc wiesz, jak przeciwnik gra tak trochę bez planu, no to i wiadomo, że to on chce wygrywać, bo ma wyższy ranking, no to i on stoi ciut lepiej mimo wszystko, to możesz powtórzyć pozycję jakby co. No i tutaj nastąpiło e5 po biciu. Nie, to może ci się zgadza. No dobrze, no hetman c5. To on ci jakoś oddał, no to co? To tu nie możesz stać źle. Nie biłbym na d1, raczej bym od razu bił tutaj, wiesz? No bo on wieżą teraz i tak nie ma gdzie odejść, tak? Co, odejdzie gdzieś tu, tu, odda ci linię d, wątpię. Więc zbić sobie możesz zawsze później ewentualnie, nie? Ale dobra. I tu też miałeś do wyboru bić hetmanem albo pionem. Czemu zbiłeś pionem? Znaczy, bałem się tam jakiegoś wejścia z to, co wiem, hetmanem na d7. A teraz to zawsze ten hetman się wróci tam dobre, w razie co. No dobra, no ale... Żeby pole, żeby e7 tam przykryć. Trochę inny sposób. Okej, okay, ale jak zbijesz hetmanem tu, to po hetman d7 możesz hetmanem na c7 się wrócić. No i w sumie teraz też gołęź wisi po biciu na ten, na pionkiem. Tak, to też prawda, tylko że o to chodzi, że jak zbijesz pionkiem na e5, to ten pionek automatycznie będzie pionem izolowanym i słabym, prawda? To jest minus, że nie chcemy sobie tutaj robić chyba słabości, jeżeli nie musimy. Ale na konkrecie może bicie pionem rzeczywiście wisi tu i tu. Może bicie pionem rzeczywiście się zgadzać. Wieża e8, żebyś tutaj, ok. a5. No powiem ci, że nie dałeś łatwych partii do analizy. Sam się zastanawiam. Właśnie takie najtrudniejsze wybrałem, co sam sobie jakoś nie mogłem wytłumaczyć, co tutaj zawiodło czasem. No to mi ciężko w ogóle. Mi ciężko ocenić. W sensie, czy A5, czy A6, czy w ogóle lucik niepotrzebny i zagrać tak. Może wieża D8. Ciężko zdecydować, jak te figury ustawić. Wiadomo, że trzeba mieć tego pionka na oku, nie? Tak, tak. Ja chyba tam myślałem, żeby grać A5 i później A4, jak on zbije gońcem, to zbić na E6, coś tego typu, w ten sposób wymieścić. Okej, okay, no dobra. A5, no ale zagrał ci A4. No i pytanie właśnie, czy te wtrącenia są dla ciebie dobre? Wydaje mi się, że nie, bo ten pionek na 5 czasami może być jakoś atakowany. Ale jaki tutaj plan tej pozycji, bo to nie jest takie hop-siup. Moim zdaniem pozycja do wygrywania jest bardzo ciężka. Nie wiem, czy to da się wygrać tak logicznie myśląc. Właśnie niby tutaj jakoś więcej, ale miałem problem tutaj grać. No jakoś, ale za piona, nie? Więc wiesz, tak, tak. To jest prawie ekwiwalent punktowy, a biorąc pod uwagę jakość tego gońca i piona, że ten pionek na E6 jest nie do ruszenia i ten goniec na B3 jest nie do ruszenia, i słabość trochę pionka na e5, no to można by twierdzić,
Nie wiem, komp tu pokaże pewnie przewagę czarnych, ale nie większą niż 1. A się nie dziwię, jak to będzie jakieś 0, nie wiem, 50, jeżeli w ogóle. A zobaczymy zresztą. Bardzo mnie to zastanawia. W tej pozycji. Ups. Pokaż warianty, tak? O, nawet 0,30. O, w tej pozycji. No jest te 0,40 powiedzmy, no. B5 komputer gra. No to grubo. Kurde, przez chwilę myślałem o B5, ale stwierdziłem, że trochę przypałoby ruch. Myślałem, żeby hetmana na F6 ustawić, króla na C7, wieżę na D8, nie? A B5? B5 to może z podobnym planem, co ty chciałeś, nie? Czyli potem A5. Żeby nie miał A4, bo zbijesz po prostu. No ale B5 to takich ruchów nie polecam generalnie robić. No to ryzykowne takie właśnie bardzo się wydaje. No ciężka. A w ogóle jakie było nastawienie twoje w tej pozycji? Chciałeś wygrywać? Remisować? Prawdę mówiąc, to starałem się tutaj utrzymać po prostu pozycję i to jakoś wyciągnąć. Remis mnie satysfakcjonował. No i to jest chyba dobre podejście, bo no czas miałeś przede wszystkim fatalny. No bo jak już grasz rzeczywiście z oponentem dużo silniejszym i nie widzisz jasnej drogi do zwycięstwa, tutaj no po prostu w praktyce to się gra nieprzyjemnie czarnymi. No skoro komputer pokazuje zaledwie 0,50 i to po jakimś takim ruchu B5, którego raczej się nie chce robić, to należy uznać, że remis tutaj jest ok, nie? Ale A5 moim zdaniem jeszcze za bardzo osłabiasz króla. Znaczy powiem ci tak. Jeśli chciałeś zremisować, to należy tu chyba zauważyć pewną rzecz. Jak myślisz jaką? Cześć Filuksik. Problem jest, to nic tutaj nie wiem tak za bardzo. Jaką rzecz może chodzić? Marcin LL, nie wiem o czym piszesz, szczerze mówiąc. No tutaj widzowie piszą, że trzeba forsować wymiany, trzeba pomyśleć, jak białe mają wygrywać. Chodzi o to, że co białe na przykład miałyby zrobić, gdybyś grał teraz król A8, król B8 przez następne 20 ruchów? No tak chyba nie za bardzo mają jak to progresować. No nie tak łatwo. D7 się trzyma. Tutaj trzymasz dwa razy. Wszystko się broni wzajemnie. Zauważ. Ładnie. Tu też bronisz. Po czarnych polach. Więc jedyne, co on mógłby zrobić, to królem jakoś tutaj zasuwać i próbować ci piona E5 zdjąć. Ale nikt normalny się nie odważy raczej na coś takiego. No i nie wiem, ja bym tutaj po prostu rozważał stać w miejscu i niech on się poci i próbuje wygrywać. Bo normalnie taka strategia grać pasywnie ja jej mega nie polecam, bo to jest zła strategia, ale tutaj jest taki wyjątek, no bo przeciwnik nie ma jak wzmacniać pozycji, ma za mało figur. Goniec na B3 jest fajnym gońcem, bo broni tutaj, ale zauważ, że nie jest w stanie pełnić żadnej funkcji atakującej w tej pozycji. Więc jedyną figurę, jaką ma atakującą, to jest hetman, no a samym hetmanem nic nie zrobi, bo wszystko na szachownicy się ładnie broni, nie? Tak, tak. Więc tutaj tutaj bym po prostu stał pasywnie. Może jakiś goniec C4 by zagrał, później hetman E4 i może jakieś B4 by chciał grać, ale to też tak ryzykownie wygląda. I wtedy on trochę odsłania tak, odsłania trochę króla, nie? I nawet B4 samo w sobie nie wiadomo, co mu daje, nie? Bo nawet jak weźmiesz i co, on potem chce grać A5 czy B5, wiesz, on nawet jak ci tutaj rozpruje parę pionków,
to twój król dalej będzie przykryty tym pionkiem na B7, a za to jego będzie czasami się narażał potem na jakieś tam wypady hetmanem, nie? Więc on też tak nie może przeginać, ale zważywszy na to, że miałeś czas, jaki miałeś, to ja bym po prostu grał króla 8, król B8 i sprawdzał, co on chce tam zrobić. O, no w sumie tak robiłeś. Podobnie właśnie. No król A6 to już ryzykowne. A, no i pionka właśnie na E5 straciłeś. No to tutaj na 6 sekundach już grałem. Tak, tak, no widzę, tak, tutaj już... No tak, ten krótki czas nieprzyjemny, nie? Właśnie zazwyczaj jak słyszę tą grzechotkę, to tam już takie ruchy lecą, można powiedzieć, trochę losowe. No nie, ta grzechotka jest strasznie denerwująca. To już człowiek wtedy odchodzi od zmysłów, można powiedzieć. Dokładnie. Nie no, powiem ci, że wiesz, jak na to, że... Ale co, w szachy tak się od zera nauczyłeś półtora roku temu? Znaczy, no podstawy znałem, ale tak to można powiedzieć, że nic poza tym więcej nie. Aha, no to powiem ci, że jak na tam półtorej roku przygody z szachami, no to bardzo, bardzo dobrze to wygląda. W ogóle, bo czekaj, bo tutaj 1664, a tam w innej partii tam było miałeś... więcej, bo tak, bo to jest dość stara partia akurat. Ale aha, cały czas miałem ją zapisaną i się zastanawiałem, co tutaj mogłem inaczej zrobić. Stwierdziłem, że ją podeślę. Tak, no tutaj moim zdaniem, wiadomo, ten moment był taki, to E6 dyskusyjny, ale mi się wydawało, że na konkrecie ci się to trzymało. Czy bicie pionkiem tutaj... A może bicie pionkiem jest rzeczywiście dobre? No bicie pionkiem na pewno nie jest jakieś fatalne. A5 było trochę podejrzane, ale jak już tak zagrałeś, to... Grać dobrze, tylko moim zdaniem no tutaj trzeba było przyjąć strategię stania w miejscu. No. Pewnie komp tu pokaże już jakieś 0-0-0 prawdopodobnie. O patrz, pokazał 0-0-0. Bo żadna ze stron tu nie powinna się już wychylać za bardzo. Bo ty miałeś jedną słabość na E5, zrobiłeś sobie kolejną na G5, no i ten na A5 też czasami może mieć problemy. Akurat jest najlepszym pionkiem z tych trzech, ale... Masz na tyle dużo słabości, że żadną figurą nie możesz tak naprawdę sobie pohasać aktywnie. No, więc tutaj po prostu trzeba było stać w miejscu, ale to jest właśnie jedna z takich partii, no że tak, że przegrywasz i nie wiesz kiedy, nie wiesz co się stało, dlaczego i tak dalej. No nic, no powiem ci, że wiesz, to poczekaj, aha, bo to partia jest, to jest z 11 marca, tak? Bo tu jest w ogóle jakaś data tych partii, to nie widziałem nawet. Tak, czy to nie jest ta data? Nie wiem. Jest, live chess, 11... Czy problem jest właśnie w ostatnim czasie spory progres zrobiłem, bo tak stałem w miejscu od dłuższego czasu, a ostatnio progres był. Jest spory. A grasz głównie dziesiątki? Tak, głównie dziesiątki. No to dobrze. I w ogóle dużo czasu zużywasz, więc też pewnie z praktycznych rad to ten czas musisz jakoś trochę lepiej kontrolować, żeby na te decydujące fragmenty sobie jednak trochę więcej go zachować. A to właśnie, jeszcze sprawdzę, gdzie ty w takim razie straciłeś tego czasu dużo. No bo tutaj był git. Okej, minutę myślałeś prawie nad koń D7, można. Tu myślałeś ten. Aha, 50 sekund nad dama C5. No tutaj nie miałeś innego ruchu generalnie, więc nie wiem, koń E5 jeszcze liczyłeś? Tak, chyba tam koń E5 sprawdzę. No, ale to szybko, nie? Można odrzucić tu, bicie z szachem, bicie na F3, jesteś bez figury, nie? A, tu myślałeś 3 minuty nad biciem na D1. Bo to właśnie zostałem zaskoczony, że zbił wieżą. Prawdę mówiąc, tak sprawdzałem wszystko, co możliwe, tak mi się wydaje. Ale on tu już nie miał wyboru. No bo przecież wisi mu goniec i wisi mu hetman. Tak, no w sumie rzeczywiście. Musiał bić. Więc musiał bić na E5. No i to bicie na D1, 3 minuty, no to był taki decydujący moment moim zdaniem w partii, bo czas miałeś tutaj nawet ciut lepszy. A potem już na tym krótkim czasie ciężko było to grać. No ja bym tu od razu bił po prostu hetmanem
Na E5 i tyle, no. Co tu komp pokażę. Tak, komp po biciu hetmanem w ogóle minus 1,46 pokazuje. Nie oddawać linii D, jeżeli tego nie trzeba po prostu robić, nie? Zbicie, no i luzik, nie? Właśnie ja często mam tak, że dochodzę do dobrej pozycji, a później jednak gdzieś to wypuszczę. Będzie tu za dużo czasu, stracę. No, więc tu bardziej, widzisz, nie że szachowo ruch, bo szachowo ruch też nie najlepszy, ale że tyle czasu straciłeś, to było tutaj moim zdaniem decydujące. No, ale partie były, no partie dość ciekawe, ale tak też grał się moim zdaniem całkiem nieźle. A sprawdzaj sobie dokładność, z jaką grałeś na przykład tę partię, bo tu musiała być jakaś wysoka w miarę. Nie, bo tam tylko bez premium można raz w miesiąc, raz na dzień chyba. A, to ja ci sprawdzę. Ja ci sprawdzę z Tabalugą, bo tamta poprzednia to raczej nie mogłeś mieć super wysokiej, bo była skomplikowana pozycja, to było spokojna. O, widzisz, miałeś 84,4. Całkiem dobrze. No ale oponent miał 90, ale to już na sam koniec prawdopodobnie. Tak, przeciwnik dwa błędy z rzędu. To nie musiał wieża E5 grać jednak, a to ciekawe. Wieża E5 jest fatalne? A czemuż to? Znowu czegoś nie widzę. Aha, chyba. A może bicie i później hetman F4? I co po hetman bije C4 chcesz zagrać? Aha, bo tam. Nie, mi się wydaje, że tu mogą być jakieś sztuczki, że bicie. Znaczy materiału nie tracisz, bo możesz zagrać na przykład. Znaczy on może zagrać tak. A, no dobra, wyłączmy to. A nie ma analizy. Jak teraz to wyłączyć? Aha, analiza własna, dobra. Tak, i nawet E7 chyba. A nie, bo myślałem, że po tym zagrać tak, nie? Że atakujesz tu i że jak on zbije, to odejdziesz gońcem wtedy. Tylko że problem jest taki, że on ma G6 i lipa. O. No to nie wiem, o co tu chodzi. Tu. No nie wiem, ciężko mi tu doliczyć, o co chodzi, aż zobaczmy, co komp pokazuje. Od razu, ale E7 też pokazuje. A, działa E7. E7, wieża E8, hetman H5 i co, po G6? A, jeszcze jest hetman D1 w ogóle, że hetman D8 grozi. No dobra, tego nie widziałem. Dobra, no to tutaj białe rzeczywiście nie musiały bić na E5, no ale to niełatwe do zauważenia. Ale to dobrze po pierwsze, że grasz dziesiątki, bo na dziesiątkach się właśnie, moim zdaniem, człowiek dużo więcej może nauczyć niż na trójkach i piątkach. No ale to, jeżeli lubisz takie szachy, że coś się dzieje, no to, no nie wiem, jakbyś miał ocenić, to ile zadań w miesiącu rozwiązujesz? No tak, mi się wydaje, że jakby, no, połowa dni, tak 15 razy na miesiąc mi się wydaje, że robię to zadania. Ale ile zadań, w sensie jaki volume? A, że jaki. I tak, liczba zadań w miesiącu. Znaczy, no ja się staram robić tak po 3 próby w jednym podejściu i maksymalnie dochodzę do 30 paru zazwyczaj. Te 40 jeszcze nie przekroczyłem, bo ja na licze się robię. A, na licze się, dobra. Polecam też z książki rozwiązywać zadanka. Jeżeli masz dostęp do takowych, to polecam.
No bo te komputerowe to różnie z tym bywa, nie? Więc jak masz właśnie opcję... Te nalicza się są fajne, bo one są z partii zawodników, a nie takie komputerowe. Aha. A, no to spoko. To w takim razie spoko. No to ci polecam. Zadanek robić jak najwięcej. No. W drugiej kolejności końcówki. Debiuty gdzieś tam na trzecim, czwartym miejscu. Tak bym te proporcje. Właśnie te końcówki to jest często problem, ale to jest najtrudniejsze z tego, co wiem, więc... Tak, końcówki są najtrudniejsze. I też ciężko się je gra i też niełatwo się ich uczy. W sensie, jeśli ktoś ma ci przekazać wiedzę z końcówek, to też nie jest to takie hop-siup, no. Końcówki to jest na ogół właśnie ta część gry, gdzie trzeba po prostu, nie wiem, to trochę tak czuć, coś takiego. Ciężko to mi nazwać, szczerze mówiąc. No ale do końcówek to polecam książkę Dworeckiego, nie? Tą Endgame Manual, coś takiego. Zobaczę sobie w takim razie na pewno. No. No dobra, to dzięki wielkie, Tobiasz, że wpadłeś. Dzięki również za tutaj możliwość przeanalizowania partii. Pozdrów tam nauczyciela swojego, szachowego, Maćka. Jasne, pozdrawiam tutaj oczywiście Maćka Stroczyńskiego, pozdrawiam wszystkich widzów i zachęcam do subskrybowania, żeby tutaj może ktoś też wpadł na analizę. Przyłączam się do apelu Tobiasza. Bardzo fajnie było. Mam nadzieję, że coś tam dla siebie wyciągniesz. I ten. Powodzenia na dalszej tutaj drodze szachowej. Dziękuję. No, to trzymaj się. Na razie. Do zobaczenia. Dobra. To był Tobiasz. 19-letni miłośnik szachów z Kalisza. Pytacie, czy obrona Alchina jest dobrym debiutem dla czarnych? Nie, nie jest. Nie polecam tego grać. Tak, Marcin LL. Pamiętam, że była rozmowa o kawówce, ale dlatego nie zrozumiałem, o co ci chodzi z koenzymem Q10. Ale dzisiaj jestem padnięty. Sorry za taki low energy, ale autentycznie od 10 ta przerwa na oglądanie moich starych rzeczy, dyplomów i tak dalej, to było jedyne jakieś 15 minut wytchnienia, jakie miałem. O, Kazimierczyk napisał, że przeanalizowanie partii to najfajniejsza rzecz. Czy najfajniejsza? Pewnie jeśli ktoś jest tutaj dla merytorycznych analiz, to na pewno najfajniejsza, ale wiem, że część widzów jest dla, nie wiem, jakiejś akcji. To zresztą też widać po frekwencji, że dużo więcej osób jest, jak się kompromituje w Title Tuesday. Albo nawet jak jakiegoś speedruna robię. Więc dzisiaj prawdopodobnie teraz są ludzie, którzy coś tam jednak z tych szachów chcą wyciągnąć dla siebie. Co teraz? No właśnie, no bo wczoraj ktoś tam jakieś donaty, coś tam dawał i tak dalej. Nie wiedziałem za bardzo, co to za użytkownik. A, na Talty Tuesday jesteście, bo dobrzy przeciwnicy. W ogóle straciłem dzisiaj w Buleta ranking 30 oczek. Zagrałem chyba 4 partie, 4 przegrałem i to w ogóle w taki sposób. To też właśnie miałem parę minut przerwy, mówię, a zagram se Bulety. No i świetnie. Straciłem rank. To nie było mądre. Widzicie, mam 2875, więc nie będzie bicia rekordu na streamie niestety w rankingu. Co chcecie przeanalizować? Partię z Title Tuesday? Czy o co ci chodzi, Łukasz?
Nie no, swoich partii chyba nie ma co... Znaczy i tak je analizowałem w sumie wczoraj, tak może i pobieżnie, ale... Swoich partii nie lubię analizować, bo... No nie wiem, jakoś nie jestem obiektywny. Chociaż staram się być, ale to nie takie łatwe. Nie wiem, czy jeszcze Marcin LL jest na czacie. Michał pyta, kiedy będzie kolejne szkolenie Kings of Chess dla spragnionych szachowej nauki. Otóż następne szkolenie jest planowane na... który to będzie? I no... Jeszcze nie wiemy, czy to będzie tygodniowe, czy pięciodniowe. Więc albo się zacznie 12 czerwca, albo 14-15 jakoś się zacznie. No i do 18, czy tam 19 czerwca będzie trwało. A, nie, to Marcin, pewnie mówiłem o oleju w takim razie. W sensie o Medze 3 musiałem mówić, że, bo to jest taki flagowy produkt. O, a Kuklon odebrał partię, to możemy zagrać. Ciągle tylko gadki o szachach, może coś o jedzeniu na przykład. No to jest o jedzeniu. Właśnie Marcin LL pytał o suplement diety. To właśnie pewnie o oleju mówiłem. Prawdopodobnie. Czy to będzie ostatnie w tym roku szkolenie? Michał, nie mam zielonego pojęcia. To też trochę zależy od frekwencji, od wolnych terminów. No teraz w ogóle nie wiem, to właśnie, bo tak się zastanawiałem, a teraz mam jakąś grupę ludzi, to może wy mi powiecie. Ponieważ tak się składa, że to szkolenie by się kończyło jakoś 18 czerwca. A już 17 czerwca jest pierwsza partia Jana Krzysztofa Dudy w turnieju kandydatów. I ja miałem taki dziwny pomysł, drodzy widzowie, żeby wziąć ze sobą na to szkolenie, jeżeli tam będą warunki, wziąć ze sobą tutaj komputer, monitor, lampę, mikrofon, router i tam zrobić studio i dwie partie komentować stamtąd i że kursanci będą mogli siedzieć w jednym pomieszczeniu, nawet może na wizji się pojawić razem ze mną i o czymś takim myślałem, że po prostu dwa tam dni byłyby takie, oczywiście równolegle mógłby być wykład prowadzony, bo tam nie jestem jedynym trenerem, więc można by sobie wybrać wtedy, czy ktoś chce na żywo oglądać studio i zmagania Jana Krzysztofa Dudy, co wtedy bym zrobił ten komentarz partii Janka właśnie też w bardziej takim szkoleniowym stylu, więc się zastanawiam, czy to w ogóle ma sens. Gdzie byłoby to szkolenie? Jeszcze nie ustaliliśmy lokalizacji tego szkolenia. Dobra, Kuklon, zaraz zagramy, aczkolwiek nie widzę twojego zaproszenia. Nie, nie, no to Łukasz, to było tak, że oni by sobie oglądali poza kamerą. Widzieliby, co się dzieje i tak dalej. A dla chętnych tylko, jak ktoś by chciał wpaść na wizję i porozmawiać, to by mógł zrobić, a jak nie, to nie. Spróbuj Akuklon metody Workola, czyli zaspamować i 10 razy to samo wyzwanie mi rzuć. Marcin LL, chyba masz komendę. Poczekaj, nie wiem, czy ona jest. Działa czy nie działa? O.
O, widzisz, Akuklon pojawiło się. Działa metoda Workola. Workol chyba powinien dostać pochwałę. Tak mi się wydaje za... Nie ma go teraz na czacie. Pod tym linkiem Marcin LL masz wszystkie te produkty. Polecam sobie test najpierw zrobić. Miałem najgorszy wynik testu na balans omegi 3 w organizmie ze wszystkich szachistów, jakich widziałem wyniki, no. A widziałem już ich kilkadziesiąt, więc świetnie, nie? Dobra, idziemy Akuklon. Oj, Akuklon. Dobra, był dzisiaj Karokan, to niech będzie. O, urodziny wtedy, 18. To jakaś teoria? Proszę mi tu nie grać teorii. Akuklonie, bo się pogniewamy. Co tu się gra? Ej, czemu tak szybko gra? Niestety mnie wyciszył, więc nie mogę mu robić mind games jakichś tutaj. Nie, widzowie, jak sobie zrobiłem wyniki tego testu, to właśnie pierwsza reakcja to była taka, że się załamałem, a druga była właśnie na logikę, przecież to dobrze dostać fatalny wynik, bo wtedy mam dużo miejsca na improvement. Więc się cieszyłem, że cieszę się takim zdrowiem, jakim się cieszę przy tak fatalnym balansie, no i więc potem można się cieszyć jeszcze lepszym. To jest plus. Chyba, że nie lubicie kłuć się takimi malutkimi igiełkami w palec, to jeżeli nie lubicie tego, to test nie jest dla was. Janek też mówił, że nie bardzo to lubił, ale przezwyciężył strach i jednak się ukłuł. Marcin LL, nie wiemy jeszcze, gdzie jest szkolenie. Pierwsze było w Poroninie, drugie było w Ślesinie, to jest centralna Polska, a trzecie było pod Wieliszką. Gdzie będzie kolejne? Nie mam pojęcia. No nad morze mi się nie chce jechać. To jest problem Pociągu Gwiazd. Nad morze wszyscy mają daleko. O to chodzi, że nad morzem nikt nie mieszka. Tam jest jedno duże miasto, może dwa. I wszyscy mają daleko. Na południu jak się robi, no to dużo osób ma blisko. Dobry ten Akuklon, no. Dobra, teraz ci popsuję chyba strukturę. Do Kalisza zapraszacie. No, Ślesin chyba nie jest tak jakoś mega daleko od Kalisza, nie? Jak to jest? Ale ten Akuklon dobry, no. Co ja mam z tym Akuklonem zrobić? Kurczę, flag. Co nie jest? Ja pytałem, czy nie jest blisko, czy nie jest daleko Ślesin. Bo już zapomniałem. Ale jest szybki jak błyskawica ten Akuklon. Niczego się nie boi. Strach zostawił po prostu... Nie wiem, gdzie zostawił strach. Kurczę, 4 jest dobre. Znaczy, i tak tu chyba Akuklon ma problemy. Ale 4 jest...
jest na pewno ciekawe. Co z tym akuklonem, no? Mam gorszy czas. Tak, to się zgadzam, że Kalisz jest bliżej Kalisza niż Lesin. Jak to dalej pójdzie, to zaraz przegram. A to co tu? Akuklonie, no. Nie, no akuklonie. Nie wytrzymałeś nerwowo. Drogi akuklonie. Trzeba było jeszcze tam powalczyć, ale dzięki za grę, no zagrałeś bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie miałeś większej zgodności z kompem niż ja. A Kuklon napisał, że beznadziejnie grał. Spoko. Dzięki Marcin LL za radę. Zakwaszenie organizmu. Z tego co wiem, to w nauce nie ma czegoś, nie ma takiego pojęcia jak zakwaszenie organizmu. To jest taki skrót myślowy bardziej. Ale nie jestem pewny. Tak, na D3 też są testy właśnie z Inzino Marcin LL, ale ich nie polecam, bo są drogie. Można zrobić chyba na poziom D3, chyba w laboratorium 5 dych kosztuje. W Zinzino są 3 razy droższe, a na zawartość omegi 3 akurat w Zinzino są 2 razy tańsze niż o konkurencji, więc na D3 nie polecam kupować tam. A Kuklon, zobaczymy jaką miałeś zgodność, bo moim zdaniem grałeś całkiem przyzwoicie. Ja grałem słabo. Nie grałem tak słabo jak myślałem, no ale nie wiem, czy jesteś zadowolony, Akuklonie, z 78% to i tak chyba całkiem dobrze, nie? Dla ciebie. Przy tym rankingu jaką masz średnią? Zgadza się, Marcin LL. Są jak najbardziej przystępne. Umywalkę mam pokazać dla widzów? Tak bez powodu. Na ogół to jest nagroda za coś. Aha, bo ty jedną partię na dzień możesz tylko sprawdzić, czyli nie wiesz ile masz. No dobra, zobaczmy. Widzisz, książkowe ruchy robiłeś. Ja też robiłem. A6 to jest ostatni książkowy ruch i potem już książka się kończy. O, popatrz, goniec G6 niedokładne, tu pewnie konie 7 trzeba zagrać. Tu. Pyk. Tu grać dobrze, nie? Tak, goniec Z2 to nie wiadomo po co, w sensie jak już wyszedłeś na E3. Jak ja cię tu zbiję, to ta twoja struktura pionowa wcale nie jest taka zła. Ja tak naprawdę na E3 nie chcę ci bić, bo ci nie chcę wieży otwierać, dlatego gońcem na D2 bym nie uciekał. Tak, tutaj nieoczekiwanie robiłem całkiem niegłupie ruchy. O, skoczek G3 jest błędem, bo co? Tu na dama C7 myślałem. O, dama C7 to może być szachowy ruch, czy nie? Hmm.
Tak. No, widziałem, że wymuszam tak naprawdę powrót tego skoczka tu, ale nie wiedziałem, co dalej robić. A może tu trzeba było wyjść z założenia, że no dobra, no jak wracasz skoczkiem na F3, to ty nie masz co robić dalej. Więc stwierdziłem, że zagram frajerskie koń G3. O, hetman C7, great move w ogóle. Hetman E2 pytajniki, widzisz? A taki ruch naturalnie wyglądający. Ciekawe, o co chodziło. Tutaj miałeś pewnie bić. Nie, tu nie możesz bić. Ciekawe. A, koń B3 miałeś. Czyli wzmacniasz tutaj tego skoczka. Gonisz mi gońca, no. Ciekawe. Tak, wiem, że D3 się bada z krwi. Tak samo omega 3 się robi z suchej kropli krwi. To jest idealny test dla leniwych ludzi. Kłujecie sobie palec, robicie dwie krople z krwi, pakujecie do koperty, wysyłacie do Oslo i wyniki macie w necie. Nie trzeba iść do żadnego, wiecie, laboratorium i tracić czasu na to. E4 najlepsze, to co właśnie tak E4 wyglądało dobrze, koń D4 niedokładne. Koń H4 też liczyłem, ale to się bałem trochę, bo akuklon tu na mnie tak zaczął jechać. I ja mówię, kurczę, no z akuklonem to zagram bezpiecznie, skoczek bije D4. Aha, jeszcze mogłem pewnie od razu bić na E4. Tak, miałem bić na E4, wykorzystując fakt, że skoczkiem nie można bić. A jednak koń H4. Pierwsza myśl najlepsza. Aha, i po tym mam gońc G5 w ogóle. Też jestem osłem, bo wieża E3 mi się nie podobało. Nikt nie czeka na partię, Jakub T, ponieważ akuklon odebrał na Twitchu partię za punkty. Tak, wieża C2 przesadziłem. To po prostu hecie mogłem zbić na D5 i tyle. No i tutaj już akuklon puścił się, że tak powiem. Z trzepaka spadłeś w tym momencie, akuklon. Kazimierczyk, mandat dostałem dzisiaj za nadmierną prędkość. Ale to też jest irytujące, bo DTS-ka na Śląsku powstała po to, żeby szybko się przemieszczać między śląskimi miastami. Po czym zrobili ją tak fatalnie, że już kilka lat temu zrobiły tam się takie kolejny, może nie kolejny, no wertepy są i walnęli ograniczenie do 80. No i zmierzyli mi 107. No i niestety 400 według nowego taryfikatora. Tak, tylko szkody górnicze Rasic są kraje, które w Ostrawie na przykład nie ma tak tragicznych dróg jak w Polsce. W Ostrawie też mają kopalnie i tak dalej i powinni... Jest tam jakaś ta technologia, wiem, czytałem kiedyś o tym, że można tak zbudować drogę, że te szkody górnicze tak nie wpływają na stan drogi. No, tylko u nas tego nie potrafią zrobić. To zależy, którym autem jadę. Jak jadę Mini Cooperem, to tam jest twarde zawieszenie i rzeczywiście tam nie jadę raczej więcej niż 100, ale Skoda Octavia ma bardzo miękkie zawieszenie i tam można nawet 120 jechać. No i tyle gdzieś jechałem. Zdążyłem wyhamować tylko do 107, jak mnie capnęli. 400 dzięki temu mniej, bo byłoby 8. O, to gratuluję, Marcin LL. Ale podejrzewam, że
jeśli chodzi o Omega 3, będziesz miał fatalny wynik. Ja miałem, a zresztą kiedyś wam pokażę, jak będzie okazja, bo mam na kompie mój pierwszy wynik i potem po kilku miesiącach suplementacji kolejny wynik. Miałem 95% widzowie deficytu w DHA czy w EPA. W jednym i drugim miałem ponad 70 parę procent, ale w jednym z nich miałem właśnie 90 parę procent deficytu. Dokładnie tak. Co teraz w planie streama? Dobre pytanie. Może wam pokażę pamiątki. Czy to was nie interesuje? Chcecie oglądać pamiątki? Na przykład... certyfikat na IEMA. Na IEMA to żadna zdobycz, nie? Na IEMA to każdy może mieć. Tu jeszcze jest. Dyplom ukończenia gimnazjum. Po co mi to? Dyplomu z przedszkola nie mam, ale... O, jest. Orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej. Na podstawie artykułu Powiatowa Komisja Blabla Lekarska dla Miasta Gliwice uznaje poborowego pana Zbigniewa Pakleza, czyli nawet nie odmienili mojego nazwiska porządnie, wiadomo, wojskowi. Syna Marka, urodzonego w roku 1986, za zdolnego do czynnej służby wojskowej, zaliczając go do kategorii A. Uzasadnienie. Po zapoznaniu się z dokumentacją lekarską nie przedłożył. Dobra, nic ciekawego, no. Co tu jeszcze jest? Wyniki... egzaminu gimnazjalnego. Aha, zapomniałem w ogóle, że się pisało egzamin w gimnazjum. Dobra, możecie zgadywać, ile miałem punktów. Gdzie to jest napisane? Aha, tutaj. Część humanistyczna i część matematyczno-przyrodnicza. Ile miałem z humanistycznej i ile miałem z matematyczno-przyrodniczej? Masz w książeczce, Łukasz ma napisane w książeczce wojskowej Łukasz przez RZ. No nie wierzę. Serio? Łukasz przez RZ napisali? Ja nie mogę. Tak, kot jest w domu, Galanonim. Było po 50 punktów do zdobycia w części humanistycznej 50 i w części matematyczno-przyrodniczej 50. O gimnazjum mówimy, pamiętajcie. I to jest w ogóle podzielone, bo w części humanistycznej w zakresie i jest tak. Jeden dział to było czytanie i odbiór tekstów kultury. I drugi, tworzenie własnego tekstu. Tworzenie własnego tekstu w ogóle dostałem mało punktów. Pisałem o Kasparowie. Pewnie ktoś, kto sprawdzał, w ogóle nie miał pojęcia, kto to jest. Ale skandal. Ja zawsze dobrze pisałem. Więc na 25 punktów możliwych za tworzenie własnego tekstu dostałem tylko 20. Pewnie nie zrozumieli, co ja tam pisałem, tak podejrzewam, bo pamiętam, coś kojarzę teraz rzeczywiście, że pisałem tam jakieś takie kontrowersyjne rzeczy, pewnie nie szczaili. No i z czytania i odbioru tekstów kultury dostałem 24 na 25.
Więc łącznie 44 na 50. Ktoś tak pisał? Szczęściu humanistycznej. Nikt nie pisał 44 z tego, co widzę. Dobra, 44 na 50. Teraz tak, w części matematyczno-przyrodniczej. O, to się dzieliło aż na 4 rzeczy. Jedna to było umiejętne zastosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. Rozumiecie coś z tego? Umiejętne stosowanie terminów, pojęć i procedur z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych niezbędnych w praktyce życiowej i dalszym kształceniu. Dalej nie wiem, co to znaczy. Czyli na czym te zadania polegały. To jest to, jak ludzie próbują, to pewnie było trzeba, nie wiem, nazwać coś, ten, jakąś prostą czynność, pewnie takim długim tym, żeby to sformułowaniem nazwali, żeby to, wiecie, mądrze brzmiało, nie? No właśnie, o to chodzi. To było, trzeba było powiedzieć, zdolność nazywania rzeczy, koniec. Terminów, pojęć i procedur. Dobra, ile miałem z matmy? Albo, dobra, 15 punktów było do zdobycia z tego umiejętnego stosowania terminów, pojęć i procedur. Ile miałem na 15? Mysz komputerowa to manipulator stolokulotoczny. Ojku. Dobra, miałem tutaj 14 na 15. Drugi było wyszukiwanie i stosowanie informacji. O, bardzo krótko, już też 15 do zdobycia. Wyszukiwanie i stosowanie informacji. Miałem 14 na 15 też, wyszukiwanie i stosowanie informacji. Trzeci dział to było wskazywanie i opisywanie faktów, związków i zależności, w szczególności przyczynowo-skutkowych, funkcjonalnych, przestrzennych i czasowych. Co bzdura. W ogóle kto to pisał? Dziesięć do zdobycia było tutaj punktów w wskazywaniu i opisywaniu faktów, związków. A tu właśnie złe proporcje, nie? Moim zdaniem to jest ważniejsze, wskazywanie, opisywanie właśnie jakichś związków, zależności, przyczynowo-skutkowe, bo tam właśnie człowiek myśli. Niestety tutaj miałem najgorszy wynik procentowy z wszystkich działów, więc niestety... A, widzisz, Radycz, wpadłeś. Jak powiedziałem, że to jest najważniejsze, myślałeś, że tam zdobyłem najwięcej punktów. A tu nie. Zdobyłem 8 na 10. No i ostatni dział, stosowanie zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Dziesięć do zdobycia. W stosowaniu zintegrowanej wiedzy i umiejętności do rozwiązywania problemów. Co jak co? Zbigniew Pachel za dobrze problemy rozwiązuje. 10 na 10. Łącznie miałem 46 na 50 z matmy. Czyli z Polaka miałem 44 i z matmy 46. Czyli 90 na 100 miałem łącznie. Nie mam pojęcia, jakie były wtedy wyniki dobre. Pewnie to była jakaś taka... Z matury już nie było tak dobrze, bo w gimnazjum nie trzeba było się uczyć.
A w liceum już trzeba było. Już nie było tak dobrze. Z matury. Dobra, już nie będę was tutaj zanudzał tymi... Zaświadczenie... O, z próbnego z polskiego dostałem 37 na 50. No ale wiadomo, że próbne to wszyscy olewali. Nie wiem po co... Komu próbny egzamin. Co tu jeszcze było? Przed wojną gimnazja były? No były, były. Wiadomo, że były. Brawo Michał za dobre obstawienie. Ale nie wiem, czy jeszcze będę grał w szachy. Najbardziej żałosne jest coś takiego. To. Widzicie? Kangur europejski. I teraz wam przeczytam. Komitet organizacyjny Międzynarodowego Konkursu Matematycznego. Kangur europejski. Gratuluję uczestnictwa w konkursie i życzę dalszych sukcesów w kolejnych edycjach konkursu. Dobra. Najpierw komitet organizacyjny. To musiał być cały komitet. Ja sobie teraz wyobrażam ten komitet, jak on tam się zbiera. I no dobra, no. Uczestniczyli. Komu tu pogratulować? No pewnie 100% uczestników naszego konkursu wspaniałego. I jeszcze tutaj jest, patrzcie, Toruń. A jestem z Gwiazdy Bydgoszczy, więc trochę przypałowo. O, mam nawet dwa takie. Kolejny dyplomik, widzowie. Patrzcie, zająłem pierwsze miejsce w konkursie kalambury. Co wy na to? Podoba wam się? Że w kalamburach arcymistrz wygrał, jak jeszcze w szachy nie grał? Nie, dobra, już wtedy grałem w szachy trochę. W 97 to już coś tam grałem w szachy. Tak, to z roku. To oczywiście moja mama zachowała. No i dlatego się ostało, bo ja bym to pewnie już dawno wyrzucił. Ale to są fajne rzeczy, bo szachowe dyplomy wszystkie powyrzucałem, ale tych nie wyrzucę nigdy. No, ale też mi się przypomniało, tutaj mam kozacki, zresztą na Instagramie to wrzuciłem. Ten dyplom. I teraz... Pokażę wam, o co chodzi. Po pierwsze, napisali Zbyszka zamiast Zbigniewa, co już jest skandalem samym sobie. Po drugie, nie napisali daty, kiedy ten dyplom został wystawiony. To już w ogóle skandal. Ja nie pamiętam teraz, czy to był 96 czy 7. No ale... Tak czy siak mam dyplom też za pływanie, jak widzicie. Też mam, o, dyplom za wzorową postawę w zawodach pływackich. Czyli, że się pewnie prawie utopiłem, ale jednak się nie utopiłem, więc dali mi dyplom. W 94 to miałem 7 lat z hakiem. Rocznikowo 8. Tak, żabką pływałem. W żabce jestem dobry. W żabce wszystkich was, drodzy widzowie, z czatu bym zrobił na luzie teraz. Co wy na to? Nawet teraz. Zbyszek stał na baczność całe zawody. No, to by była wzorowa postawa dopiero.
No nie wiem, dużo, dużo mam jeszcze tych rzeczy. Mam wszystkie świadectwa szkolne. Znaczy z liceum już nie mam, bo z liceum to już nie moja mama przejmowała, tylko ja chyba mam końcowe z liceum. Miałem chyba 6-2. Ledwo co zdałem tak naprawdę. Ledwo co ukończyłem trzecią klasę. O, a tu mam... A, to gimnazjum. Gimnazjum, klasa pierwsza. Dobra, Filuksik. To też z Kalisza jesteś. Bawimy się w zgadywanie moich ocen z pierwszej klasy gimnazjum. Rok, to był rok 99-2000, rok szkolny. Nie, no to będzie łatwe do zgadywania. To zostawiamy. Kiedy indziej? Kiedy indziej zrobimy streama ze wspominek? Dobra, pogramy jeszcze, widzowie, trochę partyjek. Na koniec. Zdjęcia też mam jakieś z tamtych czasów. Ale zdjęcia to już rzucałem chyba na fejsa stare swoje kiedyś. Na moim fanpage'u. Jeżeli się nie mylę. Dobra. Chcę coś zagrać? Albo spróbuję na minutę zagrać. Może odbiję trochę rank. Film z przedstawienia szkolnego. Kurczę, to były czasy, że wtedy ludzie, nie wiem, na ogół nie mieli kamer ani takich rzeczy w jakimś 98, 9. To raczej był taki luksus. Tak mi się wydaje. No ale właśnie te bulety na czeską i widzicie, że oponenta nie można znaleźć. Może na liczesie, co? A czemu dźwięku nie ma? Ej, dźwięku nie mam. A wy słyszycie? Czy tylko ja? Słyszycie dźwięk ruchów? Zaraz. O dobra, ja teraz też słyszę. No w ogóle koleś mnie bije generalnie. Bulety. Mam z nim 9,5, 5,5 w plecy. To niedobrze. Po tym straci damkę, patrzcie. No, wieża 8, na szczęście mam pogoniec G7. Co ja robię? Na szybkości mnie tu pojedzie niestety koleś. No właśnie. O-o.
Och, jednak ja go pojechałem na szybkości. Znaczy na pozycji też. A no, jest szybki i nic poza tym generalnie. No. Ale go tutaj zrobił. A, E5 chce mi grać, tak? Dobra. Graj E5, ziomek. Nie mam pomysłu. Nie mam pomysłu, a to w ogóle to jest bardzo groźne nie mieć pomysłu. Na szczęście on pomysły za mnie znajduje. Oj, ale bym podstawił. Kurczę, czas. Na czas przegram. Oj, czemu podstawiłem? Jest, ale on jest szybki. Nieźle, co? Ale się koleś wkurzył, graj. Gra coraz szybciej, nie? A widać, mu musi te pozycje mega często grać, bo cały czas w nie idzie. Oj, podstawiłem. Kurczę, flak. Czy na C7 ma słabość? Znowu gorszy czas. Wieżę podstawiłem, ale zamiast frajer. Przegrałem, no. Remis jednak jest. Co, będziemy grali cały czas te same pozycje?
Co on robi? A czemu ja nie brałem hetmana w jeden ruch? Co ja robię? Czemu nie brałem hecia? Oto jest pytanie. Kurczę, czas. Ale zagram beznadziejnie. Na czas przegram niestety. O, na pozycję też przegrałem. No. Dobry wieczór, Krystian, ponownie. No szybki jest, no. Nie da się ukryć. Kurczę, ale zdziedziałem. Nie no, figurę pod król F2, no co ja robię? Dobra, no to żenujące. Dobra, jeszcze jedna partia z nim, albo dwie. I tyle, bo w sumie to bardziej ja przegrywam niż on wygrywa teraz. A tego nie lubimy. No, zaczynam się tutaj kompromitować. Co ja robię? Dobra, co? Ostatnia, widzowie? Ma to sens grać te bulety? Czy nie ma sensu? Chyba nic ciekawego, nie? A i te partie ciekawe.
Słabo zagrałem. Czemu ja na F7 nie wziąłem najpierw? Ale za mnie frajerniak. Ale ze mnie frajerniak. O, to też nie było dobre. Kurczę, flag. Takie kombinacje. Co ja robię, no? Niedobrze. Kurczę, o jeszcze widełki podstawiłem. On miał tylko 4 sekundy, czyli wszystko by wygrywało, tylko nie to, co zagrałem. Dobra, zremisuję. Blice? A, muzykę mogę puścić jak najbardziej. Muzę mogę puścić. A, za głośno teraz jest. Za głośno jest muzyka. Bo inaczej u siebie się już ciszę. U ciebie, u was podgłośnie. Co? Nie. Takiej komendy nie ma, końcu 91. Nie no, z tym kolesiem się... Nie lubię takich oponentów, bo oni na szybkość jadą i tyle, nie? Nie ma ciekawych partii z takimi ludźmi. To co, blice na czyskomie, blice czy zadania? Co chcecie, widzowie? Na minutę z nikim nie zagram niestety na czyskomie. Mogę też zagrać speedruna blicowego. Merytoryczne zadanka będą jutro, w sensie przetrwanie. Mogę spróbować dosłownie 2-3 podejścia z zadaniami i zobaczyć, czy jest sens. Czy nie? Bo przetrwanie będzie jutro. Zadania takie na spokojnie, merytorycznie i tak dalej. Dobra, spróbujemy z muzyką zadania. Dama H2 miałem najpierw. No nie. Ale zmościłem. Na tym etapie już?
Niedobrze, widzowie. Niedobrze, bo to znaczy, że już dobrego wyniku tu nie będzie. Hetmana łapiemy, hetmana łapiemy. No dobra, to nie łapiemy, ale zdobywamy figurę. Tu co? Nie widzę. Aha! Nie jest dobrze. Tu? Nie, nie tu. Wiesz, obroś. Oj, nie widzę, no. Ty, wiesz, aby 8 jest dobre w ogóle. Ale jaja. Nie było takie proste. O, koniec zadania, fajnie. Tu? No co, tu? F4? No to tu. Tu? Nie widzę. Machanie rękami mi nie pomaga, o dziwo. O, tu, serio? Oj, źle. Już się spieszę bardzo. Oj. Ej, 49. To całkiem dobry wynik, jak na pierwszy ten. O, jak kuklon, jakie międzyczasy mi tutaj napisał. Dobrze, mi pokazałeś, jaki był wynik na 0. Kaczuch, nie tylko dla ciebie. Co jest? Bruce Wayne 400. Dobra, to może i 50 zrobimy dzisiaj. 49 to był najlepszy wynik chyba od kiedy z Gran Canaria wróciłem. Co to jest? Ale dziwne to było zadanie. Szoker. Tak zwany szoker. A to co? Aha, ma dwa ruchy. Ale zawios. Hetman E5 mat był w jednym ruchu. No jakoś to zadanie, co tak długo myślałem, mnie z rytmu wybiło.
Nie, nie skończy się o 3 w nocy. Zadanka niedługo kończę. To jest tylko tak na chwilę. Źle słyszałeś, plantator. To tylko ploty. Nie możesz wierzyć w każdą plotkę, którą usłyszysz. Łapiemy hecia. Łapiemy hecia. Szach i co i tu? Szach i tu. To jest moje ulubione zadanie. Po prostu trzeba królem zapierniczać. Co, H7? Nie H7. O, jak mi smutno teraz. Jak mi teraz smutno, widzowie. Bardzo mi smutno. A to co za cyrk? Tu czy tu? Nie no, oczywiście, że F2, no. No bzdura. A, szacha mam. Już miałem dobry wynik całkiem, gdyby nie te dwa babole. Wielka szkoda, że się skompromitowałem. Oj, miałem wtrącić na E6 i gońcem zbić, no. Tu idziemy, dobrze. Trzeba było jechać pionkiem. Czy dasz radę się doczekać analiz gambitu królewskiego, pytasz? Ode mnie na pewno nie, bo ja nie mam pojęcia o gambicie królewskim. Więc nie wiem, może Artur Jakubiec na Kings of Chess zrobi, bo on o gambicie królewskim trochę wie, zresztą on dużo wie o wielu debiutach. Ale ja nie mam pojęcia o tym debiucie. W ogóle go nie czuję, nie znam nic z tych rzeczy. Nie jest w moim stylu.
jest dobra nota. Mat w jeden ruch, tu też. Też mat w jeden ruch. Nie widzę. Dobra, już cokolwiek zagram, bo i tak bym nie znalazł nic. tu wygląda dobrze. Aha, tu. Oj, szkoda, szkoda, bo... Gdyby nie te babole, to nawet czas miałem niezły, nie? Czas dobry był. O, Workol się pojawił. Siema, Workol. Jak ci nie było, dostałeś pochwałę. Kolejną. Co ty na to? Cieszysz się? Brakuje ci już tylko jednej pochwały i jednego plusa. Kurczę, no to była dobra próba ta poprzednia. W ogóle jakoś dużo lepiej niż przez dwa poprzednie dni. Zgłupiałem przez chwilę. Co? Czarne idą gdzie? Tu. Co to? Aha, jejku, no przecież ludzie. Ludzie. O, tu nie. Nie. Ojejku, a to co to jest?
tu najpierw i teraz tu. To co to jest? Kurczę, flak. Nieprzyjemne zadanie. Bardzo nieprzyjemne. Też jestem osłem. Osłem jestem, drodzy widzowie. Jestem osłem. Czemu nie mogę bić? Koń bije B4, ta sama idea, tylko wykonanie lepsze. Zbigniewie. Oj, to żeś dał tutaj ciała, Zbigniewie. Pomysłu niestety. Aha, tutaj jest przecież. Szacha dam, bo szacha widzę, a potem pomyślę. Mało była szansa niby na coś. A skończyło się jak zwykle. Wieża H3 miałem, jak koń E2. O czym wy piszecie? Koko Hagocha pisze... Kiedy speedrun z wyzwaniami? No speedrun z wyzwaniami, te 2720, co zrobiłem, to prawdopodobnie... Jest już max. Dzięki Mr. Puch za już drugi miesiąc subskrypcji. Fajnie, że jesteś. Najlepszy wynik był przy muzyce klasycznej, no ale ja nie mam wpływu na to, co będzie leciało. Ojejku, tu widzę jakieś długie wypowiedzi na Twitchu. Ale nie chcę mi się ich czytać, bo są za długie. Ale Spectre pisze, po pierwsze, ja napisałem ci odpowiedź żart, której nie zrozumiałeś, nie negując pytania, które zadałeś. Odpisywałem na pytanie, ale postanowiłeś. Nie, za dużo tego piszecie. Ale na pewno piszecie mądrze i na ważne tematy. Drama, mówisz? Workol tam kontroluj. Najwyżej potem możesz mi streścić porządnie. Tak, Galanoim, już mówiłem, że kot wrócił do domu. Jest w domu, jest bezpieczny. Jak leci? Dobrze leci, poza tym mandatem dzisiejszym. Co? Co to jest? Cenne sekundy straciłem niestety. Czemu ja wieżę nie zbiłem? Myślałem, że zbrojona przez Hetmana. A on był na C4, nie na C3. Taki psikus, ale to dobrze. Bo i tak tamte cenne sekundy były już stracone. O, teraz była wieża broniona.
fajne zadania lecą. O kurczę, aha, nie tu, ale ten jest bambucel. Ale się wybiłem z rytmu, tu muszę zagrać przecież. Gramy białym, dobra. Martwy jeden ruch. Co jest? Tu? Okej, okay, ale co dalej? Tu. Nie. Ale się wszystko poszło. Mogę tu bić przecież. Proste. Aj, koń A4. Nie, koń A4 też nie. To nie wiem co. O, to gratuluję, Filuksik. Wbicia piku. Sorry, Patryk, że bez autografów, ale miałem mieliśmy ograniczoną liczbę książek z tymi autografami. I tak biegałem po zawodnikach, żeby te podpisy zebrać dla was, no ale miałem chyba ze sobą 8 czy 10 książek. No nie mogłem ich mieć, wiesz, tam 20. Ale mam nadzieję, że książka sama w sobie ci się przyda. Pochwałę dostałeś w Orkol Pro za... Chyba, że już dostałeś za to wcześniej pochwałę, kurczę, może... No ale najwyżej. Za wynalezienie metody spamu z zaproszeniami do gry. Jacob, zadania bez limitu czasu będą jutro. Przetrwanie robimy, dobra? Tak, działa ta metoda w Orkol. Bo dzisiaj ktoś... A Kuklon mnie tak zaprosił do gry. Szkoda tamtej serii zadań, bo na początku miałem dużo mega prostych. I zmarnowałem taką okazję. O co tu kaman? A tu o co kaman? Aha, jejku. Bierę.
Prawie mi się mi skliknęło. Prawie mi się mi skliknęło. Oj. Nienawidzę tego, że on, tutaj są takie triki, że robi ruch bez sensu totalnie i liczy na mojego primuwa tak naprawdę. To jest in fire. Nie widziałem, co mam zagrać. Trzeba było strzelać tu. Tam jest jakiś mat pewnie. Chyba czas skończyć te zadanka, bo znowu za mułę złapałem. Możliwe mikady, możliwe, że GM się kończy. Dobra, teraz pierwszych 5 szczęśliwców, którzy zaproszą mnie do gry, jeszcze zagram na koniec. Na 3 minuty maksymalnie, nie rankingowe, przypominam. Zadałeś pytanie, czy zbicie ze oponentów podaje. Czy moralne jest bicie słabszych rankingowo oponentów? Co w tym niemoralnego? Co, mam przegrywać z nimi? Wtedy to będzie moralne? Co to za durne pytanie? No, ktoś mnie zaprasza do gry, widzowie? Nikt nie chce grać. O, pierwszy. A, oj, nagle poszło. Pyk, pyk, a tu jest rankingowa. Zong. Dobra. Mecz i rewanż możemy zagrać, jako że to jest na minutę. Dobrze oponent gra, muszę przyznać. Nawet bardzo dobrze. Oj, to nie było dobre. Tak, to jest dobra metoda chwalić oponentów. Często wtedy babole robią. Gdy prosto, wystarczy przewinąć do góry i tam znajdziesz to głupie pytanie. Bardzo łatwo można znaleźć. Na czacie twitchowym generalnie jest bardzo intuicyjny, jeśli chodzi o poruszanie się. Możesz bardzo łatwo znaleźć poprzednie wypowiedzi. Poradzisz sobie. No ale Sebastian nieźle grał. To rewanż jeszcze ci się należy na minutę.
Tak, na 1436 to zagrałeś partię Cox. Muszę ci powiedzieć. Dobra, nie jest to dobre, ale zaszalejemy. No teraz dużo łatwiej wygrałem. Dzięki za grę. Tu 2,80. Trzeba uważać. A, bo my na 3 minuty gramy. Ja myślałem, że bullet jest cały czas. Dobra. Się dziwię, co tak wolno gra? Ten Clashman Thunder. Dzięki również Seba za grę. Nie, nie tylko bulety. Maksymalnie mówiłem na 3 minuty nierankingowe. A gdybym wiedział, że to na 3 minuty, to bym nie grał Londona. Ależ jestem głodny. W sumie teraz się zorientowałem, że od 8 godzin nic nie jadłem. No mówiłem, cały dzień w biegu. Od ponad 8 w sumie nawet. Tak, o 13.40 jadłem, to już w sumie prawie 9 godzin. G4 może być trochę ryzykowne, ale i tak zagram. Nie są to jakieś miody miodów, muszę wam powiedzieć. Niestety. Bardzo remisowo to wygląda. Zobaczymy. Tak, ale Seba, w pierwszej partii dobrze stałeś, to wiadomo. Taran. Dobra, zagramy na wariata. A ja mogłem Hetman F7 zagrać, a to też prawda. Zapomniałem o tym ruchu. Mogłem zagrać Hetman F7? Serio? I nie zagrałem? No to już jest niebezpieczne, jeżeli Hetman F7... Hetman F7 bardzo często w tych pozycjach jest. Jeżeli go nie zagrałem, to bardzo niedobrze o mnie świadczy.
Para. Oj. Chyba ty miałem być pionkiem, tak by the way. Kurczę, Flakens. Pionek dochodzi. Ale dzielnie walczył. Clashman Thunder. Tam na pewno ta końcówka była remisowa, no ale już trzeba było jeszcze zremisować. Które to był już oponent? Drugi. Teraz Grytrean. Czyli zielony ludek, z tego co pamiętam. Wiem, że mózg zużywa dużo kalorii, wiem o tym. Ale im częściej w takim stanie gram, tym częściej będę grał dobrze w takim stanie. Praktyka czyni mistrza. Ale tak, jestem świadom tego, że trzeba zawsze przegryźć jakieś banana, batonika, coś tego typu. Witam, Marcin Nowak. Bicie na D5, słabe posunięcie, nie można od tak sobie parę gońców oddawać bez żadnego konkretnego powodu. Pytanie, czy mogę tu zbić? Na oko mogę. Też nie wiem, czy na oko mogę. Niekoniecznie. Lepiej nie. Co ja będę ryzykować? Cofnę się królówką. Pobronimy tego pola, żeby tu nie było sztuczek. Dzisiaj jakieś 80 utworów dodałem do playlisty, bo już tamte, nie wiem ile tam było, 330 chyba, tych samych już się nudziło, wiem, na pewno wam, więc teraz już jest ponad 400. Dalej nie jest jakoś super dużo. Witam, Jarku. Nie pobiłem 2900 buleta, spadłem na 2870 coś tam. Niepotrzebnie grałem tego buleta, bo tak jak mówiłem wcześniej, cały dzień na wariackich papierach, zmęczony. I to nie był dobry stan na buleta, ale przez to, że miałem dosłownie parę minut wolnego, mówię, a dobra, zagram coś dla relaksu. I się tylko wkurzyłem. Co to za utwór? Born a Rockstar.
Nefexa. Na razie kaczu. Tak, no skoczek tutaj jest bardzo misplaced. No i nie może tak, bo on tu wisi. Jak zbiję skoczkiem, to na A3 biorę piona, nie? Pozycja się posypała nagle. No takie ruchy typu B4 trzeba na nie uważać, jak mój goniec jest tak wycelowany. Tamto skrzydło. Generalnie ruchy B4 czy G4 w szczególności to często są ruchy, które osłabiają pozycję. A to, że zyskują przestrzeń, jest raczej mniej istotne. To nie jest żaden link do playlisty, po prostu ściągam utwory z biblioteki audio. Dzięki Grytrean za partię. To jeszcze został Albx9. Jeszcze Akuklon się załapie na ostatnią partię. Co za chytry Akuklon, no. Dobra, zagramy Gambit. Tego pionka trzeba wziąć, widzowie. Jak dają, to bierzemy. Taka zasada w szachach. Często dobra. Zrobimy super silne centrum. W niedzielę w ogóle, drodzy widzowie, będę komentował wspólnie z Brodą turniej, taki studencki. Więc zapraszam, chyba jakoś o godzinie 13 albo 11, nie pamiętam. Albo od 11 do 13, albo od 13 do 15. Marcin Nowak, już robiłem puzzle i nie zrobiłem 50-49, tylko zrobiłem. Nie, jakoś te puzzle, nie wiem, już się chyba wypaliłem. Nie wiem, czemu Spectre nie bierz. Nic o tym turnieju. Pewnie dlatego, że ty w ogóle mało wiesz. Przyznaj się. A tak poważnie, to jest... ten. Zaraz wam powiem. Albo i wam nie powiem. Aha, to jest turniej Polish Business. Nie, sorry, to jest turniej London School of Economics. I co wy na to? Tak, 9 kwietnia turniej w Elblągu. Jeszcze można się zapisywać, widzowie. 350 miejsc jest, ale już tam chyba z jakieś 320 jest zajętych.
Będę komentował turniej w Elblągu, Broda będzie tam grał. Będziemy tam razem przebywać, może jakieś spotkanie z widzami zorganizujemy. Będzie fajnie. Więc zapraszam. Dokładnie, wiadomo, że London School of Economics musiało mnie zaprosić do komentowania. Dobrze, że nie jesteście w szoku. Co ja robię w ogóle? Gram z rankingiem 300 i myślę, że partia się sama wygra. A to tak nie działa, widzowie. Nie można lekceważyć przeciwnika tylko dlatego, że ma beznadziejny ranking. W ogóle oponent gra bardzo dobrze. Miałem te białopolaki wymienić oczywiście. Ale coś postanowiłem przypajacować. Ale ja nie wiem, czy to nie jest turniej otwarty dla wszystkich, widzowie. Jakaś taka plota krąży. Musicie się jakoś dobijać do ludzi organizujących turniej. Ej, ja tu zaraz przegraną dostanę w ogóle z typem. No, przegrany może nie, ale zagrałem bardzo słabo. No czemu on ma ranking 300? Dobrze gra w ogóle. O, teraz zagrał źle. To zawsze działa. Pochwalić widza. Nie wiem, czy byłych studentów też. Proszę pytania kierować do organizatora. Na pewno... Teraz wam powiem do kogo. Nie wiem, czy mogę podać tego. No, chyba nie mogę, no. A może nie mogę. 7 kwietnia jest turniej Open w Gliwicach. Co można wygrać? Dzięki ALBX9. Będziesz miał na pewno kiedyś wyższy ranking. Może to twoja pierwsza partia była. Dobra, Akuklon. Znowu grasz białymi, ciesz się. Kiedy spotkanie z widzami w Warszawie? Nie wiem. Jak pojadę do Warszawy następnym razem, będzie spotkanie. Tyle mogę powiedzieć. A kiedy to nastąpi? Tego już nie mogę powiedzieć, gdyż nie posiadam takiej wiedzy. Wysoki sądzie. Ależ ten Akuklon jest szybki. I ma przenikliwy umysł. Nie można Akuklona lekceważyć. Jest zawodnikiem nietuzinkowym. I rozumie, o co chodzi w szachach. Pionkiem bijemy jednak. Wiatr smogu można wygrać. Akuklon, będę grał na czas tę partię. Żeby nie było, że nie ostrzegałem. Nie zamierzam tu żadnych skomplikowanych strategii wprowadzać. Po prostu chcę wygrać na czas. Nie, dziękuję. Słyszysz mnie, Akuklon? Czy wyłączyłeś znowu dźwięk? Akuklonie! Spodobał mi się nick Akuklon. Muszę wam powiedzieć. Czy będę w Tańcu z Gwiazdami? Bardzo bym chciał być w Tańcu z Gwiazdami. Ponieważ bankowo bym wygrał. A lubię wygrywać.
gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with us. I'm so done, you're so fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun, cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide, cause you ain't worth it. Cześć, Akuklonie. Co, trzymasz się co, Akuklonie? Jakoś się tu trzymasz. Proszę ja ciebie, Akuklonie, ty. Dobra, tak zagramy. Nie, sam na siebie SMS-y czym wysyłał? Nie no, po prostu wiem, że obiektywnie bym wygrał, no. Wiecie jak to jest, czasami się coś wie, nie? Oj, pioneczek na białym polu, a kuklo nie. To nie jest dobry pomysł. Oj nie. Aczkolwiek nie jest... Dobra, wiecie co? Zagrajmy prymitywne szachy. Sytuacja win-win, mówisz, Sizeman? To prawda. Sytuacja win-win, no tak. Na G2 najpierw miałem wziąć, no ale dobra, bez znaczenia. Tak jest. A na to co, Akukla, nie przygotowałeś? Dzięki, Akuklon, za grę. To była, drodzy widzowie, ostatnia partia dzisiaj. Workol niestety musi obejść się smakiem. 5 partii miało być i było. Nawet było 6, w sensie, bo Bullet to był mecz i rewanż. Nie no, dobra, zagram z Workolem. Jest subem, to... W ramach wyjątku, a to już ostatnia. Cześć Janusz. Lubię tę piosenkę na maksa. Podoba wam się piosenka? Czy tylko mi się podoba? Check the mic and make sure it sound right, boys.
Nie jest to taka oczywista pozycja. Warkol tutaj pokazuje pazur. Chyba niepotrzebnie się płakomiłem na tego piona. Tak, na sam koniec DJ wbiłeś. Muszę ukończyć niedługo streama, drodzy widzowie. Ale jutro kolejny. I nie wiem, czy w piątek mi się uda zrobić kolejny, bo tak jak mówiłem, jadę do Krakowa. Muszę o 5 jakoś wyjechać. No, a też wcześniej mam do ogarnięcia rzeczy. Więc... nie wiem. Warkol idzie na całość. Jak zdążę przed korkami? No nie zdążę przed korkami, bo będę koło po 6 będę w Krakowie. Właśnie mam trochę lipę z tym, no. Muszę hotel jeszcze jakiś zabukować. Oj, tak wygrywam. Dzięki, Warkol. To co, drodzy widzowie, jutro pewnie też wieczorem przetrwanie będę uskuteczniał. Zadania szachowe na spokojnie. Muzyczka będzie, dobra atmosfera, mam nadzieję. Więc... dzięki za dzisiaj. No i co? Mam nadzieję, że jutro też się pojawicie. Warkol grał, jakby jutra nie było. No, więc mam nadzieję, że jutro będziecie, nie wiem, 20, 19, może wcześniej odpalę tego streama. Nie, szczerze mówiąc, nie wiem. To może być też, wrzucę kilka godzin wcześniej zapowiedź na YouTubie. Jak macie dzwonki powłączane, to na pewno nie przegapicie. Więc trzymajcie się, życzę spokojnej nocy i do jutra.